Szanowni Państwo, otwieram 10. sesję Rady Gminy Kołak i Kościelne. Witam wszystkich radnych, witam wójta gminy Kołak i Kościelne, pana Sylwestra Jaworowskiego, witam skarbnika gminy, panią Noduszewską, witam przybyłych gości na dzisiejszą sesję, pana starostę Roberta Rosiaka. Witam panie i panów sołtysów i wszystkich tu obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Przedstawiam porządek obrad. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, przyjęcie porządku obrad 10. sesji Rady Gminy. Trzecie, przyjęcie protokołu obrad 8. sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz protokołu obrad z 9. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dnia 15 września 2015 roku. Czwarte, interpelacje i zapytania radnych. Piąte, informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Szóste, podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy, wyboru ławników, ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych poprzez podjęcie uchwały, przedstawienie opinii zespołu o kandydatach na ławników, powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów, podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Kołaki Kościelne na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3. Zmiany uchwały numer 29/121/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2016. Piąte, informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-2015 i przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego. Szóste, przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych wójtowi gminy. Siódme, przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych przewodniczącemu Rady Gminy. Ósme, informacja wojewody podlaskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych. Dziewiąte, informacja Urzędu Skarbowego na temat oświadczeń majątkowych. Dziesiąte, przedstawienie informacji o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna. 11. Zajęcie stanowiska dotyczącego poparcia projektu rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, tzw. OSM. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski i oświadczenia radnych. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad? Także poddaję to pod głosowanie. Kto jest za porządkiem obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma, także stwierdzam, że przy 11 głosach został zatwierdzony. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 8. sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz protokołu z 9. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 15 września 2015 roku. I czy państwo zapoznaliście się z protokołami? Przechodzimy. Także proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem protokołów. Wszyscy. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Nie ma, jednogłośnie zatwierdzone protokoły. Czwarte. Interpelacje i zapytania radnych. Czy macie państwo jakieś interpelacje i zapytania?
Nie widzę. W tym punkcie wyjątkowo poprosimy głos o pana starostę. Szanowna pani przewodnicząca, panie wójcie, panie i panowie radni, szanowni goście. Pozwoliłem sobie troszeczkę zaburzyć wasz tutaj porządek obrad, ale chciałbym poruszyć kwestię dróg przede wszystkim powiatowych leżących na terenie gminy Kołaki Kościelne, a tą sprawą to prawdopodobnie wszyscy jesteśmy zainteresowani, także pozwolę sobie parę słów na ten temat powiedzieć, a przede wszystkim planów, jakie tutaj zarząd powiatu ma w stosunku właśnie do drogownictwa w zakresie dróg powiatowych właśnie na terenie gminy Kołaki Kościelne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jakość, stan techniczny tych dróg leżących na terenie czy całego powiatu zambrowskiego, czy już w szczególności tutaj na terenie gminy nie jest zadowalający. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wymaga niektóre drogi bardzo pilnego remontu czy przebudowy. I chciałbym tutaj przedstawić jakby naszą propozycję i tutaj pod dyskusję, oczywiście nie na dzisiaj, bo to trzeba spokojnie wyważone jakby stanowisko musi być z waszej strony i przedstawić taką propozycję, jaką tutaj mamy w stosunku do gminy Kołaki Kościelne. Droga powiatowa Zanie Wygoda. I my o tym wiemy i dokładnie sobie zdajemy z tego sprawę, że jest w bardzo złym stanie technicznym. Ja kilka razy tą drogą przejeżdżałem i stwierdzam, że to jedna z najgorszych dróg jest powiatowych leżących na terenie powiatu całego zambrowskiego. I tutaj jesteśmy zdeterminowani jako zarząd, żeby w tej kadencji, jak nie w całości, to chociaż po części, tą drogę przebudować czy wyremontować, czy to w zależności od zakresu, w takim stanie, że żeby ona była w stanie przejezdności, dobrej przejezdności. Tam znajduje się jeden taki większy obiekt mostowy, który też wymaga przebudowy. I tutaj szukając możliwości dofinansowania z zewnątrz, pojawia się po raz pierwszy zresztą dla powiatów taka możliwość. We wcześniejszych środkach Unii Europejskiej nie było takiej możliwości, że w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na tą nową perspektywę finansowania jest możliwość ubiegania się przez powiaty i właśnie na te drogi powiatowe, właśnie na te drogi leżących na obszarach wiejskich. I tutaj widzimy taką możliwość i to chyba najbardziej korzystne jest dofinansowanie, ponieważ 63,63% jest możliwość uzyskania dofinansowania właśnie z programu unijnego. I co jeszcze korzystniejsze, VAT jest kosztem kwalifikowanym. I praktycznie wszystkie koszty, które są ponoszone na daną przebudowę, są jakby liczone jako koszty kwalifikowane. I tutaj myślimy o tym, żeby złożyć, aplikować wniosek między innymi właśnie na tą drogę Zanie Wygoda. Tak jak powiedziałem, bardzo dobre warunki finansowania, czyli ponad 63%. I tak, prawdopodobnie ten nabór będzie na przełomie grudnia-stycznia, czyli pod koniec tego lub na samym początku przyszłego roku. I do tego czasu musimy jakby już wiedzieć i na 100% czy będziemy składać na tą drogę my jako zarząd powiatu. A dlaczego tutaj mówię i pozwoliłem sobie właśnie nie przyjechać? Ponieważ są już szczegółowe punkty określone dotyczące dofinansowania tych dróg leżących na terenach wiejskich. I między innymi jest możliwość uzyskania dodatkowego punktu za współpracę. I ta współpraca no, musi mieć jakbyś efekt taki namacalny, materialny, finansowy. Jeżeli dana gmina zadeklaruje się, że ze swojej strony ma możliwość pomocy, udzielenia pomocy finansowej, no, to już zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w tym przypadku dla powiatu, to wtedy jest możliwość uzyskania właśnie tego dodatkowego punktu za tą współpracę.
I tutaj właśnie przedstawia w dniu dzisiejszym do organu jako gminy, do pana wójta i do drugiego organu Rady Gminy Kołaki Kościelne pod rozważenia, czy byłaby możliwość z waszej strony, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, udzielenia właśnie tej pomocy finansowej. I jeszcze powiem może dosyć istotną sprawę, że prawdopodobnie byśmy mówili o realizacji, czyli takim fizycznym wydatkowaniu też środków finansowych o roku 2017, bo jest możliwość, żeby w przeciągu 24 miesięcy, jeżeli jest to jeden etap realizacji danej inwestycji drogowej, żeby ta inwestycja całkowicie była zamknięta. Czyli byśmy nawet wchodzili na początek roku 2018, ale to już sezon zimowy i raczej nie wskazane i raczej niemożliwe czasami, żeby jakieś prace drogowe wykonywać w tym czasie. Czyli tak zakładając te pewien terminowy, taki termin sobie dajemy zapasu, że ta realizacja by nastąpiła w roku 2017. Także, że no, trudno powiedzieć właśnie teraz, o jakim zakresie my mówimy, bo jest mniej więcej mowa, bo jeszcze może dosyć istotna informacja, że na tą drogę my jako powiat posiadamy pełną dokumentację techniczną, projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Ci, co orientują się, to wiedzą, że na terenie gminy Zambrów już prawie w całości ta droga powiatowa jest już przebudowana. To jeszcze były pozyskiwane środki i z gminy Zambrów i z tej starej schetynówki w dawniejszych latach. Także, że posiadamy tutaj te wszystkie dokumenty niezbędne do i aplikowania o te środki unijne. I tutaj prosiłbym właśnie po tym rozważeniu z waszej strony, czy jest możliwość, zdaję sobie sprawę z sytuacji finansowej, jakie znajduje się gmina Kołaki Kościelne. My też jako powiat nie jesteśmy aż tak bogaci, żeby na przykład i w 100% to finansować, z tym, że no na pewno gmina Kołaki Kościelne by była inaczej traktowana w stosunku do innych gmin, ale proszę nas zrozumieć, że my musimy już realnie w tych wnioskach, które będziemy aplikować, wykazać, że gmina Kołaki Kościelne jest również w stanie jakąś pomoc finansową określić na jakimś tam poziomie. Także tutaj prosiłbym jeszcze raz, tutaj to prośbę składam tutaj do państwa o przeanalizowanie tego i to dosyć w krótkim czasie, tak jak mówię, już prawie, nie prawie, tylko koniec października mamy. Także, żeby te nasze decyzje jako zarządu, my musimy już, podejrzewam, w listopadzie podjąć już takie ostateczne przy tworzeniu tej nowych wniosków aplikacyjnych składając te wnioski do programu rozwoju obszarów wiejskich. I powiem jeszcze i kilka innych takich spraw. Oczywiście w swoich budżecie jesteśmy też dosyć intensywnie pracujemy jako zarząd przy projekcie budżetu na przyszły rok, na 2016. Staramy się zabezpieczać te środki finansowe. I tak, jeżeli by tutaj nie wyszło nam, żeby składać ten wniosek, to na pewno tutaj radny powiatowy na ostatniej sesji, pan Krzysztof Grodzki jakby wnioskował o to, że jeżeli nie będzie możliwości jakby tej większych realizacji w większym zakresie, o którym tu mówiłem przy wniosku PROW-u na przykład, to żeby zastanowić się i iść bardzo małymi kroczkami przy modernizacji, przede wszystkim przy budowie tej drogi za nie wygoda, czyli jakieś tam środki finansowe zabezpieczać w danym roku i bardzo krótkimi odcinkami tą drogę przebudowywać. Ale tak jak mówię, pojawia się tutaj jakby taka możliwość, żeby zdobyć tą dużą ilość pieniędzy z zewnątrz, no ale tutaj jest jakby nieodzowna pomoc ze strony gminy Kołaki. To dziękuję bardzo. Jest z mojej strony tyle, czy jakieś pytania może, czy... Ja mam, panie starosto, pytanie takie jako mieszkaniec wsi Ćwigły Rupie.
czy starostwo przewiduje w swoim budżecie jakieś środki, zakłada na remont też drogi tamtej w związku z budową tej ósemki. No widzimy, jak codziennie tam samochody jeżdżą i widzimy, jaka już ta droga się zaczyna robić. A plus do tego wypadki, gdzie ruch jest skierowany i naprawdę jest tam Sodoma i Gomorra. No ale to wszystkie drogi powiatowe są... To się zabezpieczył powiat, żeby nie było tak jak przy budowie obwodnicy Zambrowa, że nie było komu poprawić później. Nie no, to był tragiczny wypadek przy budowie obwodnicy Zambrowskiej i kilkugodzinny ruch na ulicy Wądołkowskiej spowodował zniknięcie drogi powiatowej. No dosłownie zniknięcie. I to się zaczęło dziać właśnie teraz, że coraz więcej tych samochodów. Tak, no to tak. Mamy informację, może jakby jeden element w odpowiedzi. Informacje, że w związku z budową tej trasy pojawiają się bardzo duże samochody, bardzo ciężkie samochody właśnie na tym odcinku od Wiśniewa do Kołak. I tutaj monitorujemy tę sprawę, przekazywane są te sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg też jakby zwraca uwagę i informuje policję. I tutaj z tego co wiem, że policja od czasu do czasu ma swoje patrole i kontroluje te sprawy. Z tym, że no, przy obecnej technice i szybkim przepływie informacji szybko kierowcy się dowiadują, że ta akurat droga w tym momencie dla nich jest nieprzejezdna. Ale to tak, jeżeli są wypadki, to przed tym nie jesteśmy już jakby zapanować. Tutaj rozmawiałem tutaj z wójtami. Ale szumowo zapanowało. Właśnie, wszystkich gmin dotyczące jakby możliwości zablokowania tego ciężkiego ruchu w przypadku wypadków samochodowych na głównej trasie ósemce. Szumowo jakby stworzyło taki system, że wszystkie, ale to wszystko przez gminę jest jakby prowadzone. System, że jest wykorzystanie przede wszystkim ochotniczych straży pożarnych. Te ochotnicze straże pożarne stoją po prostu na tych drogach bocznych od ósemki i po prostu blokują wjazd tych samochodów nieuprawnionych do tego. Także, że tutaj my nie jesteśmy w stanie, policja też mówi, że nie jest w stanie postawić na każdej drodze, na każdej krzyżówce policjanta. I tutaj staramy się właśnie tutaj iść w tym kierunku, żeby zabezpieczyć się i gminy, bo to czasami jest tak, że ten wypadek powoduje to, że samochody jeżdżą czy to drogami powiatowymi, czy to drogami gminnymi. I wtedy ma ten problem też również gmina, bo jeżeli ta droga jest zniszczona jako gmina, to ona też musi się zabezpieczyć. Także, że tutaj, ale jeżeli chodzi o jakby, czy pani tutaj chodziło o zabezpieczenie... No, żeby tak później była naprawa, bo nim się skończy budowa ósemki, to ta droga będzie wyglądać pewnie jak na wygodę, albo jeszcze gorzej. No, to tak jak mówię, no, to my staramy się w swoim budżecie planować te wydatki, nieprzewidzialnych wydatków nie planujemy. Trudno powiedzieć, co się wydarzy, jaki ruch będzie, jakie będzie zniszczenie. Naszym priorytetem jest to i to, co powiedziałem na sesji Rady Powiatu, żeby przynajmniej jedną drogę powiatową na terenie każdej gminy powiat wybudował. I tutaj staramy się to konsekwentnie realizować. I tutaj rozmawiamy też ze wszystkimi gminami na ten temat i chcemy już określić jakby tą swoją maszrutę do końca tej kadencji, czyli do roku 2018. I stąd moja wizyta dzisiaj tutaj u państwa z propozycją, żebyśmy chyba na dzień dzisiejszy i chyba wszyscy się z tym zgodzą, że w najgorszym stanie jest ta droga, za nie wygoda i na razie na niej się koncentrujemy. I chcemy właśnie, nasza propozycja idzie w tym kierunku, żeby przynajmniej tą drogę, jak nie w całości, to przynajmniej w najtrudniejszych czy najgorszych odcinkach przebudować. Ja to bardzo dziękuję panie przewodniczący za zaproszenie. Życzę owocnych obrad. Ja już
opuszczę Państwa, bo inne sprawy jeszcze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja wójta gminy o pracy między sesją a kontrolą. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Poprzednia sesja miała miejsce 15 września 2015 roku. W okresie między sesjami Urząd Gminy realizował bieżące sprawy. Teraz przedstawię takie najważniejsze. W dniu 7 października 2015 roku ogłoszono wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Hołaki Kościelne, przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany, przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej. Działki te położone są w obrębie wsi Gminy Ostrów. Są to następujące nieruchomości. Działki numer 135/2 i 135/3 położone w obrębie wsi Gminy Ostrów, przeznaczone do zbycia w drodze zamiany na działkę numer 27/3. Dotyczy to spraw drogowych. Uregulujemy teraz drogę, przebieg drogi był po terenie prywatnym, doszło do zamiany po prostu terenu i teraz wszystko jest uregulowane. Działki numer 63/2, 63/4 i 63/5 położone w obrębie wsi Gminy Ostrów, przeznaczone są do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków gospodarowania nieruchomości sąsiednich. Działka numer 63/3 położona w obrębie wsi Gminy Ostrów, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. W dniach 5-22 października została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Z całego terenu gminy Hołaki zebrano około 11 ton tych odpadów. Jak widać, nasz nowy samochód przeznaczony na ten cel bardzo się przydaje. Te akcje będziemy prowadzić częściej. Szczególne podziękowania chciałbym tutaj skierować do OSP w Kołakach Kościelnych na czele z panem komendantem Andrzejem Misiewiczem. Włączyli się w tę akcję czynnie, pomagali nam przy zbieraniu tych odpadów. W dniu 19 października Podlaski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zadań z 2014 roku oraz ocenę stanu utrzymania mogił na terenie gminy Hołaki Kościelne. Dnia 20 października została przeprowadzona kontrola z Archiwum Państwowego w Łomży. Również 20 października Urząd Marszałkowski dokonał odbioru inwestycji budowa drogi do pól w miejscowości Gosie Małe. W dniu 27 października w Kołakach Kościelnych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym wykonaniu napraw systemu odprowadzania ścieków. W celu zapewnienia zimowego utrzymania dróg w bieżącym sezonie urząd przygotowuje procedurę wyłonienia wykonawcy. Myślę, że na początku listopada wyłonimy już tych wykonawców. W połowie listopada zostanie ogłoszony przetarg na dostawę energii. Obecnie trwają przeglądy gwarancyjne i serwisowe przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzane przez firmę Technika. To wszystko, dziękuję bardzo. Przejdziemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach. Zmiana w budżecie gminy. I tu poprosimy o zabranie głosu panią radną. Szanowni Państwo, tak jak przedstawiłam Państwu na posiedzeniu komisji, projekt uchwały nie wnosiłam żadnych poprawek do dnia dzisiejszego, więc może tylko przytoczę Państwu, jak zamyka się nasz budżet na dzień 29 października. I tak, dochody ogółem mamy 10 897 576 zł i 90 groszy, w tym bieżące 9 672 995 zł i 90 groszy. Dochody majątkowe 1 224 581 zł. Natomiast wydatki mamy 8 862 946 zł i 90 groszy. Wydatki bieżące 7 595
1802,90 zł. Wydatki majątkowe 1 267 144 zł. Projekt ten uchwały opiewa na zwiększenie planu dochodów na kwotę 62 528 zł, a kwota wynika ta ze zwiększenia w dziale 600, czyli transport i łączność. Jest to największa kwota, 31 250 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, które zostały do nas wpłacone. W dziale gospodarka mieszkaniowa 4400, jest to opłata za rozgraniczona, które zostały zniesione. W dziale 750 administracja publiczna 3,5 tysiąca, jest to opłata za energię elektryczną, którą wniósł nam bank spółdzielczy w Kołakach Kościelnych. I wypłata na pokrycie kosztów gazetki i reklamy 1000 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększyłam tutaj dochody o 1700 zł. Są to dobrowolne darowizny na rzecz OSP, które do nas zostały wpłacone. I dochody, i w dziale 756 dochody od osób prawnych i od osób fizycznych. I tutaj zwiększyłam też dochody o podatek od środków transportu, bo on będzie większy wpłacony w tym roku. I podatek od nieruchomości o 12 153, podatek rolny 5 tysięcy, podatek od spadków i darowizn 1200. W dziale 900 gospodarka komunalna jest to malutka kwota 325 zł, jest to wyrównanie zwróconego nam VAT-u. Natomiast w planie wydatków tylko zostały przesunięcia. I tutaj w dziale 600 transport o 8 tysięcy, w dziale 700 o 6,5 tysiąca. Największe, może ja tylko przytoczę te największe, bo Państwo macie ten projekt uchwały, więc największe, jakie były przesunięcia, to oczywiście na nasze oczyszczalnie i na w dziale naszym wynagrodzenie, ale to wynika właśnie z zabezpieczenia odprawy. I przy naszych oczyszczalniach na ewentualne naprawy tym oczyszczalni. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania jeszcze do Pani Skarbnik? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 11 głosach za. Kolejny punkt to jest punkt wyboru ławników. Pierwsze, ustalenie regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych poprzez podjęcie uchwały. Państwo zapoznaliście się z regulaminem, czy może przedstawię Pani? Tak, powierzchnię. Wysoka Rado, procedura wyboru ławników już rozpoczęła się w czerwcu poprzez powołanie zespołu, następnie poprzez zgłoszenie kandydatów, gdzie zgłoszono dwóch kandydatów, pani Dorota Kotowska i zamieszkała Gosie Małe i pan Ryszard Teodor-Żabiński, zamieszkały Kołaki. Później poprzez dokonanie oceny przez powołany zespół. I dzisiaj doszliśmy do wyboru tych ławników, których mamy wybrać też poprzez głosowanie za pomocą kart do głosowania. Ale przed tym głosowaniem Rada zgodnie z procedurami powinna przyjąć regulamin. I może nie jest to długi, więc ja jeszcze w tym przeczytam i tu są zasady głosowania, jak to będzie przebiegać. Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 roku do 2019 roku przeprowadzonych na sesji w dniu 29 października 2015 roku. Rozdział pierwszy, przepisy ogólne. Ogólne, paragraf pierwszy, ustęp 1. Radni wybierają ławników do Sądu Rejonowego w Zambrowie spośród dwóch zgłoszonych kandydatów. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Paragraf drugi. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Kandydaci na ławników umieszczani są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty zostały przygotowane.
komisja, podważa komisję cywilizacyjną i komisja tam przeliczy te karty, ostępuje i rozda radnym. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do regulaminu. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Rozdział drugi mówi o zasadach głosowania. Tak jak w naszym przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników. Karty do głosowania sporządzone są według jednolitej formy, zawierają treść karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz pytanie, czy jesteś za wyborem ławnika. Poniżej w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię, imiona kandydata. Obok każdego nazwiska z prawej strony w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna obok wyrazu tak, druga obok wyrazu nie. Wzór tej karty też stanowi załącznik do regulaminu. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku X w kratce obok wyrazu tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata znak X jednocześnie w kratce obok wyrazu tak, jak i w kratce obok wyrazu nie oraz nie postawi przy nazwisku kandydata znaku X w kratce ani obok wyrazu tak, ani obok wyrazu nie lub wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ustępem pierwszym, to jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata, to znaczy głos wstrzymujący się. Karty wyjęte z urny sporządzone niezgodnie z paragrafem 6 są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej głosów, czyli znaków X w kratce obok wyrazu tak, od sumy znaków X w kratce obok wyrazu nie. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania, imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych określa kolejno imię i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych za wyborem ławnika przeciw wyborowi i bez dokonania wyboru oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na każdego kandydata z kandydatów na ławników. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgodne zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzania protokołu. Także przedstawiłam tu Państwu regulamin i te procedury głosowania przy wyborze ławników. Teraz jeszcze przed powołaniem może komisji skrutacyjnej zespół, który powołaliśmy w czerwcu do przedstawienia opinii i oceny tych zgłoszonych wniosków. Poprosimy może Pana Przewodniczącego. A, przepraszam bardzo, pospieszyłam się. Dobrze. Tak.
Jeżeli jeszcze są jakieś uwagi do regulaminu czy zapytania, niezrozumienie, to proszę bardzo. Słucham? Nie, oba wejdą ławnicy? Wejdą oba, ale ławnik musi w tym przypadku, jest kratka za i jest kratka przeciw, no nie? Jeżeli uzyska większość, to przychodzi, jeżeli mniej, to, no, to nie przychodzi. Dobrze, pani, nie będzie Państwo radni, wszystko rozumiemy. Dwóch tylko przy każdym. Wybieramy, proszę Państwa, spośród dwóch wybieramy dwóch. Na karcie jest dwa nazwiska. I głosujemy przy jednym kandydacie, głosujemy przy drugim. Opowiadamy się albo za tak, albo na nie. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem regulaminu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Także stwierdzam, że regulamin zatwierdzony został. Teraz poprosimy pana przewodniczącego zespołu, pana Janusza Mileckiego, radnego, o przedstawienie opinii o kandydatach. Opinia zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na radnych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 13 października 2015 roku. Na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych został powołany uchwałą nr 6/31/2015 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w składzie Szabińska Jadwiga Maria, Milewski Janusz, Bogdan Józef Dąbrowski. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 roku zespół dokonał wyboru przewodniczącego zespołu, którym został Janusz Milewski, i zastępcy przewodniczącego zespołu, którym został pan Bogdan Józef Dąbrowski oraz członek zespołu pani Jadwiga Maria Żebińska. Niniejszą opinię zespołu przedstawia Radzie Gminy Kołaki Kościelne w celu uniemożliwienia wyboru ławników na kadencję 2016-2019. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 133 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, dziennik ustaw nr 21, pozycja 693. Zdaniem zespołu, zgodnie z artykułem 162 paragraf 2 ustawy oraz powołaną wyżej uchwałą, jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy w Kołakach Kościelnych określił prezes Sądu Okręgowego w Łomży pismem z dnia 21 maja 2015 roku skierowanych do Rady Gminy Kołaki Kościelne, która wynosi dwóch ławników wybieranych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie w terminie do 30 czerwca 2015 roku. Uprawnione podmioty, czyli grupy obywateli, dokonały zgłoszeń kandydatów, które spełniły wymagania formalne, to jest dokonały zgłoszenia dwóch kandydatów dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie. Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 13 października 2015 roku pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i w artykule 159 ustawy, zgodnie z którymi artykuł 158 paragraf 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto pierwsze posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, to jest drugi punkt, trzeci punkt, ukończył 30 lat, czwarty punkt, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, piąty punkt, nie przekroczył 70 lat,
Szósty punkt. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kornika. I siódmy punkt, przepraszam, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Artykuł 159, paragraf 1. Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze. Drugi punkt, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Trzeci punkt, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń. Czwarty punkt, adwokaci i aplikanci adwokatcy. Piąty punkt, radcy prawni i aplikanci radcowscy. Szósty punkt, duchowni. Siódmy punkt, żołnierze z czynnej służby wojskowej. Ósmy punkt, funkcjonariusze służby więziennej. Dziewiąty punkt, radni gminy, powiatu i województwa. I paragraf drugi, nie może być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszeń stwierdza, że kandydaci na ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie to są pani Dorota Kotowska, zgłoszona przez 51 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy Kołaki Kościelne, spełnia wymogi określone w artykule 158 paragraf 1 ustawy. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności, w których mowa w artykule 159 ustawy. I drugi to jest pan Ryszard Teodor Drzewiński, zgłoszony przez 65 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na stale na terenie gminy Kołaki Kościelne, spełnia wymogi określone w artykule 158 paragraf 1 ustawy. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczy okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Zespół szczegółowo przeanalizował także dwie informacje z dnia 9 września 2015 roku komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, znak sprawy OIN 07-46-606-2015-JL i drugi znak tam cyfrowy, to nie wiem czy OIN 07-46-607-2015-IL w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników, z których wynika, że wyżej wymienieni kandydaci na ławników nie figurują w centralnej bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Opinie o zgłoszonych kandydatach zespół przygotował w oparciu o zgłoszenia kandydatów oraz załączonych dokumentach informacji z dnia 9 września 2015 roku komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku o kandydatach. I podpisani przewodniczący, zastępca i członek zespołu. Dziękuję. Punktu jest to powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów. Z Państwa radnych komisji skrutacyjnej poproszę trzy osoby, poprosimy do osoby skrutacyjnej. Szeligowski. Pan Szeligowski. Tak, po kolei. Pan Czochański. Poprosimy, tak. Pana Dominika zrobimy przewodniczącym, tak? Zgadzacie się Państwo? Kto jest za podjęciem, żeby za komisją skrutacyjną, za Pana? Wszyscy zgadzamy się, także. No i proszę, komisję skrutacyjną, może poproszę tutaj do tam, do urny, do tego biurka, tam są krzesła. Trzeba oszlifować karty i rozdać Nie,
Teraz przewodniczący komisji będzie wyczytywał Państwa imiona i nazwiska. Każdy podejdzie. Tu jest parawan, zagłosuje i wrzuci kartę do urny. Sporządzony na sesji w dniu 29 października 2015 roku na kadencję od 16 roku do 19. Komisja Skrutacyjna w składu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Dominik Zakrzewski, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Czochański Marek, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Szeligowski Wojciech. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy w ławach pościelnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 11. Na ławniku do Sądu Rejonowego w Zambrowie zgłoszono kandydatury Dorota Kotowska, Ryszard Todor Żebiński. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 11. Liczba kart wyjętych z urny 11. Ilość kart wyjętych z urny nie różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych na kandydata. Dorota Kotowska. Za wyborem kandydata na ławnika 10 osób głosowało. Przeciw wyborowi na ławnika 1 osoba. Bez dokonania wyboru 0 osób. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Dorota Kotowska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi. Wybrano na ławnika do Sądu Rejonowego w Zambrowie. Następnie to odor Ryszard Todor Żebiński. Za wyborem kandydata na ławnika głosowało 8 osób. Przeciw wyborowi kandydata na ławnika głosowało 3 osoby. Bez dokonania wyboru 0 głosów. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Ryszard Todor Żebiński uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Zambrowie. Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogą mieć wpływ na ważność głosowania. Brak takich okoliczności. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Proszę o ciszę. Uchwała numer 10 Rady Gminy Kołaczyk Kościelny na podstawie artykułu 18 ustawy z druku nr 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Zambrowie na kadencję 2016-2019 panią Dorotę Kotowską, pana Ryszarda Teodora Żabińskiego. Zobowiązuje się do przewodniczącego Rady Gminy do przekazania listy wybranych ławników prezesowi Sądu Rejonowego w Zambrowie. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych. Przejdźmy do głosowania za uchwałą. Kto jest za podjęciem uchwały na ławników? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, także jednogłośnie uchwała została podjęta przy 11 głosach za. Przejdźmy do kolejnego punktu. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Kołaki Kościelne na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ustawą. Proszę o przedstawienie panią sekretarz. Roczny program współpracy gminy Kołaki Kościelne z organizacjami pozarządowymi Rada Gminy uchwala po konsultacjach z takimi organizacjami. Konsultacje zostały ogłoszone przez wójta gminy Kołaki Kościelne. Zostały przeprowadzone od 16 października do 26 października bieżącego roku. Ogłoszenie konsultacji zostało umieszczone na stronie internetowej Kołaki Kościelne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących konsultowanego projektu. Taki program współpracy Wysoka Rada uchwala do 30 listopada. I program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera cel główny, cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres realizacji programu, sposób realizacji, wysokość środków planowanych oraz sposób oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej. I może jeszcze powiem o głównych priorytetowych zadaniach tego programu. Priorytetowe zadania gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku obejmują działania w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, to realizacja programów związanych z wychowaniem szczęśliwości, przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Promocja zdrowia skierowana dla osób zdrowych, służąca propagowaniu i utrwalaniu stylu życia sprzyjającego zdrowiu oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej. Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i zagrożoną ubóstwem i społeczną marginalizacją. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób w sferze dotyczącej edukacji i oświaty. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na bazie świetlic wiejskich i szkolnych. Organizacja kwary zimowych i letów. W sferze dotyczącej turystyki i krajoznawstwa, organizowanie imprez turystycznych, promocyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie i w sferze dotyczącej kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji, wspieranie i promocja twórczości oraz działań z inicjatywy kulturalnych, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej. W sferze dotyczącej kultury fizycznej i sportu, organizowanie, przygotowanie uczestnictw lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez sportowych, dzieci, młodzieży i amatorów. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu, wspieranie inicjatyw tworzenia boisk sportowych, placów zabaw umożliwiających rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. I w sferze dotyczącej ochrony środowiska, upowszechnianie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promowanie upowszechniania wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. W sferze dotyczącej budowy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to organizowanie spotkań szkoleniowych informacyjnych w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych Unii Europejskiej, wspieranie inicjatyw dotyczących zwiększania udziału mieszkańców w życiu
społecznym i wspieraniu centrów dotyczących informowania o działalności władz. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Jeśli widzę, przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, że uchwała przeszła jednogłośnie przy 11 głosach za. Kolejna uchwała to są to zmiany uchwały numer 24/121/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2012. Tutaj na komisji przedstawiła nam pani Bogdańska, także wiemy, o jakie zmiany. Także przejdźmy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, także uchwała również przeszła jednogłośnie przy 11 głosach za. Kolejnym punktem jest to informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-2015 i przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego. Tutaj poprosimy pana dyrektora zespołu szkół Janusza Grodzkiego o przedstawienie. Tak pokrótce prosimy, bo to jest dosyć długie. Państwo radni otrzymali informację z realizacji zadań oświatowych. Ja tylko przypomnę, że dotyczy ona ubiegłego roku szkolnego. I w ubiegłym roku szkolnym, podobnie jak i w tym bieżącym, mamy 11 oddziałów w zespole szkół. Łącznie w ubiegłym roku uczyło się 218 uczniów. W szkole podstawowej, jeśli popatrzymy na średnio w klasach, to jest w szkole podstawowej średnio w klasie jest 16 uczniów, w gimnazjum 23. Nie było przypadków nierealizacji obowiązku szkolnego, nauczanie indywidualne. Czyli w domu jest objętych w szkole podstawowej jeden uczeń, w gimnazjum jest dwóch uczniów. Uczniowie ci posiadają orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W placówce nauczanych jest w gimnazjum, ale i w szkole podstawowej również dwa języki. W szkole podstawowej jeden jest język obowiązkowy, drugi jest językiem dodatkowym, ale też obowiązkowym. Jeśli chodzi o promocję, w ubiegłym roku szkolnym, tak, 83 uczniów w szkole podstawowej uzyskało promocję do klasy programowo-wyższej, 15 z wyróżnieniem. W gimnazjum promocję do klasy wyższej, 39 uczniów, w tym 4 z wyróżnieniem. Szkołę podstawową ukończyło 15 uczniów, 1 z wyróżnieniem. Gimnazjum 29, 3 z wyróżnieniem. I taką charakterystyczną cechą naszej placówki jest to, że proszę Państwa, z 218 uczniów, aż prawie 140 uczniów jest dowożonych, co stanowi ponad 70% uczniów dojeżdża do placówki. W świetlicy szkolnej korzysta ze świetlicy około 130 uczniów, to jest ponad około 65% uczniów korzysta z opieki świetlicowej. W szkole pracuje 24 nauczycieli i 18 z nich to są ten najwyższy stopień awansu zawodowego. To są nauczyciele dyplomowani, mianowanych, 3 kontraktowych, 3 stażystów nie było. Jeśli chodzi o realizację tych zadań, a więc oprócz zajęć tych obowiązkowych, wchodzących w ramowy jego planu nauczania, były organizowane zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz funkcjonowały koła zainteresowań. Co było głównym celem nadzoru pedagogicznego dyrektora? To było podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, budowanie bezpiecznego klimatu społecznego w szkole, wspieranie dziecka młodszego w tym wcześniejszym przyjściu do szkoły, przygotowanie społeczności szkolnej do edukacji włączającej tych uczniów niepełnosprawnych, i kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych. Nie będę szczegółowo omawiał, jakie działania były podjęte, tylko co, tak jak powiedziałem, przez taką naszą
cechą, gdzie szkoła, z czym ma się boryka, co jest jej cechą charakterystyczną, tak jak więc powiedziałem, świetlica szkolna. I tak jak powiedziałem, że 126 uczniów i świetlica, proszę Państwa, w tamtym roku 3 godziny dziennie funkcjonowała. Po zakończeniu zajęć, czyli od tej godziny 11.30 do godziny 14.30 funkcjonowała. Były dwie grupy świetlicowe, to dla tych klas młodszych od 0 do 3 klasy oraz druga grupa to była od 4 klasy do aż do uczniów gimnazjum, tych, którzy potrzebowali takiej opieki. Dowożeni uczniowie są kursami PKS-owskimi. Rodzice, obowiązkiem rodziców jest zakup biletu miesięcznego, my odciążamy ich w pewien sposób. Oni scedubują na nas zakup biletu miesięcznego, ale dowożenie w naszej gminie jest środkami komunikacji publicznej. Żeby była też jasność, my ze swej strony staramy się zapewnić opiekę, a więc po dzieci wychodzi opiekun do autobusu przyjeżdżającego przed szkołę, tak samo dzieci są wyprowadzane. W szkole funkcjonowały programy profilaktyki, program wychowawczy. Jeśli chodzi o osiągnięcia naszych uczniów, a więc w ubiegłym roku szkolnym uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum brali udział w konkursach przedmiotowych. Jedynie takim efektem, osiągnięciem to jest zakwalifikowanie się z języka polskiego dwóch uczniów do etapu rejonowego oraz do etapu finału wojewódzkiego. To jest w gimnazjum nie było takich osiągnięć. W konkursach wiedzowych braliśmy udział i także na przykład trzecie miejsce klasa trzecia gimnazjum zajęła drugie miejsce w wojewódzkim konkursie takim literacko-plastycznym Bełzaj Chełmoński Bogu i Ojczyźnie i konkurs organizowała akcja katolicka archidiecezji białostockiej i tam właśnie zajęliśmy drugie miejsce. Oprócz tego domeną naszą to są także oprócz takich plastycznych, których trudno tutaj wymienić, ale rzeczywiście uczniowie bardzo zajmują wysokie lokaty i miejsca. Natomiast sportowych nawet chciałbym się pochwalić. Mamy, no mieliśmy, bo ten uczeń już skończył. Jeden uczeń też zdobył między innymi na przykład drugie miejsce w biegu na 100 metrów między wojewódzkich mistrzostwach młodzików w Zamościu, w biegu na 100 metrów w Zielonej Górze zajął 16 miejsce w Polsce, 9 miejsce w mistrzostwach szkół w tenisie stołowym zajęliśmy, to było w województwie, dawnym województwie łomżyńskim, czyli ten makro region dawnego województwa łomżyńskiego. Złoto zdobył nasz uczeń na biegu na 100 metrów w gimnazjadzie lekkoatletycznej grupy zachodniej w Łomży oraz srebrny medal w skoku dal podczas tych także zawodów. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, w konkursach plastycznych to były trzecie miejsce w plastycznym religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek pod Jana Pawła II. Tu zajął uczeń czwartej klasy zdobył trzecie miejsce. Trzecie miejsce zajęliśmy w przeglądzie teatrów obrzędowych zorganizowanych w Zambrowie. I uczennica piątej klasy została także laureatem konkursu plastycznego Jaki Wspaniały Internet, bo to było pod patronem marszałka województwa podlaskiego. W bieżącym roku szkolnym podczas sprawowania nadzoru dokonywałem kontroli dokumentacji pedagogicznej nauczyciela, kontrolowałem przestrzeganie zasad oceniania, ocena i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacja podstawy programowej. Jeśli chodzi o wyniki, o badanie wyników osiągnięć edukacyjnych, tu jest rzeczywiście to, co nas boli i to, co tak samo wiele razy tutaj też było, padało na sesji taką rzeczą niepokojącą, która powoduje to, że zastanawiamy się nad tym, próbujemy przedsięwziąć jakieś działania w tym kierunku, żeby zmienić ten stan rzeczy, to są wyniki z egzaminów zewnętrznych. Ja może je omówię, a potem jeszcze parę zdań powiem. Jeśli chodzi o sprawdzian szóstoklasisty, w minionym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie pisali sprawdzian szóstoklasisty w takiej nowej formie, gdzie był wynik ogólny, ale był potem wynik w rozbiciu na język polski, na matematykę i na język obcy. I to są suche takie wyniki, a więc jeżeli chodzi o wynik ogólny, to jest 63% wykonalności, w kraju to jest 67%, w województwie 67%, czyli 4% poniżej.
Jeśli chodzi o Polski, to uzyskaliśmy 70% wykonalności, 73% w kraju, 72% w województwie. Z matematyki 56% wykonalności, kraj 61%, województwo również 61%. Język obcy, język angielski to jest 73% wykonalności, 78% i 77% w kraju i 77% w województwie. Wyniki te kształtują się na takim poziomie takiej średnich wyników. Jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, to z języka polskiego mieliśmy 52% wykonalności i tutaj w kraju jest 62% i w województwie 62%. Z historii i wiedzy o społeczeństwie 60% w kraju, 64% w województwie 65%. Z matematyki 46% w kraju, 48% w województwie 50%. Przedmioty przyrodnicze 46%, kraj 50%, 51%. Język angielski. Poziom podstawowy to jest 49% wykonalności zadań poniżej 50%, w kraju jest 67%, w województwie 68%. Z poziomu rozszerzonego uzyskali nasi uczniowie 23%, w kraju jest 48-49%. Z języka rosyjskiego to jest jedyny taki przedmiot, który jest powyżej, to jest tak, poziom podstawowy. Uczniowie nasi uzyskali 68%, kiedy w kraju jest 58%, w województwie 65%. I tutaj, co Państwu też mogę powiedzieć, ja wiem, że wyniki egzaminów zewnętrznych nie są jedynym źródłem informacji o poziomie wykształcenia. Państwo macie dzieci tak samo w tych szkołach, wiecie, jak oni sobie potem radzą w szkołach ponadgimnazjalnych. Wynik nie zawsze świadczy o efektach kształcenia, ale rzeczywiście one są, te wyniki, no, powodują to, że musimy pracować. Nauczyciele w tej chwili mają za zadanie opracowanie, zwłaszcza język polski i język angielski, to są programy, ci nauczyciele muszą programy naprawcze wprowadzili i one są realizowane. Na tym bolujemy, ale jeszcze może w dalszym ciągu będę na przykład mówił odnośnie tego, co zaplanowaliśmy na obecny rok szkolny. Analizie także poddano program poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej. I w ramach tego pełnionego nadzoru wyłoniono szereg wniosków. On został zapoznany z nim Radę Pedagogiczną i na ten następny rok szkolny, taką najważniejszą punktami, które to jest opieka nad uczniami, zwiększenie zaangażowania rodziców i uczniów we współdecydowanie szkoły i podnoszenie efektu kształcenia. Ten ostatni punkt jest taki dla nas też najważniejszy. Braliśmy udział w tym minionym roku szkolnym w licznych projektach i przedsięwzięciach. I tutaj ja chcę tylko przypomnieć, że pozyskaliśmy, zaplanowane było 138 ponad tysięcy, uzyskano 125 tysięcy w ramach projektu Poprawa efektywności i jakości edukacji. To, co Państwo widzicie na zewnątrz, to jest plac zabaw, ale to jest także doposażenie szkoły, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, to jest doposażenie w wiele pomocy sprzętów. I tutaj, tak jak mówię, około ponad 125 tysięcy. Dlaczego mniej? Ponieważ zaplanowane wydatki były takie, się okazało, że kupiliśmy to, co zaplanowaliśmy, ale ceny były po prostu niższe. A tych pieniędzy nie można było wykorzystać na dokupienie czegoś, bo to, co zaplanowane, to trzeba było tylko i wyłącznie kupić. Braliśmy udział wspólnie z Ekosukces, to jest program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i od półrocza w tamtym roku szkolnym testowaliśmy dziennik elektroniczny, tu Urząd Gminy, gmina podjęła współpracę z, to jest Podlaska Platforma Edukacyjna. I kilka szkół w województwie podlaskim uczestniczy w tym i w tej chwili my, nasi rodzice i uczniowie mają możliwość podglądu na bieżąco do ocen, do frekwencji, do uwag. Jest prowadzony po prostu dziennik elektroniczny. No, wiem, że to brzmi w taki sposób, że nie zawsze Państwo na przykład możecie z tego korzystać, ale to jest naprawdę coś dobrego. Coś takiego, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, a są tacy rodzice, którzy mają 68 wejść już na przykład mieli od początku roku, czyli zainteresowanie jest tym. Nie. Oddzielne mają hasła. I tutaj ja rozmawialiśmy z rodzicami i na przykład rodzic nie może dać swego hasła dostępu dla ucznia. Bo uczeń może wejść,
ale on tylko do takiego, do wiedzy, informacji do swoich ocen, żeby on wiedział, jak dostał na przykład ocenę w danym dniu, on powinien tak otrzymać informację, dostaje, ale on nie może tego zmienić. On widzi to tylko. No, czas pokaże, no. O, wiem, że jeżeli, ale jeżeli są w tym dobrzy, to już też o czymś świadczy, że potrafią to zrobić. Z informatyki tak, szóstka. I uczniowie klas 1-3 brali udział w projekcie Umiem Pływać. To było 20 godzin zajęć na basenie szkolnym, na basenie w Zambrowie. Były organizowane i są w dalszym ciągu takie dodatkowe zajęcia z kolarstwa szosowego. To jest prowadzone przez specjalnego trenera tutaj z uwagi na to, że przez naszą między innymi gminę też przebiega ten wyścig kolarski. Ale to jest krzewienie kultury, żeby coś im było. Brali także uczniowie i to trzecia klasa gimnazjum, dziesiątka uczniów brała udział w projekcie Pomysł na siebie. To jest Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Komendę Powiatową OHP. My udostępnialiśmy salę uczniów i tutaj oni mieli możliwość wzięcia udziału w bardzo szerokim spektrum zajęć różnych, między innymi tam były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, ale oprócz tego tam były zajęcia także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, językowe, między innymi także z terapii uzależnień, ponieważ to była młodzież, która miała pewne problemy, a więc frekwencja i niskie wyniki nauczania. Rzeczywiście pozostawiała wiele do życzenia frekwencja ich na tych zajęciach, chociaż jak mam informację z OHAP-u, wszyscy prowadzący wykazali, że były realizowane te zajęcia, więc jeszcze potem do tego wrócimy. I promocja szkoły. Prowadzimy stronę internetową szkoły, na której na bieżąco umieszczamy wszelkie informacje dotyczące zarówno szkoły, ale także tego, co się dzieje w gminie. Staramy się promować gminę, ziemię kołakowską, informować o tym wszystkim, co się takiego dzieje. Współpracowaliśmy także, opieka zdrowotna jest zapewniona, ponieważ uczniowie chodzą na te przeglądy stomatologiczne. Organizujemy konkursy wspólnie z KRUS-em, z policją, z PZU, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołakach. Jeśli chodzi o przygotowanie do nowego roku szkolnego, to w bieżącym roku szkolnym mamy około 200 uczniów, czyli jest ten spadek, ale odeszła do nas klasa, dość liczna klasa gimnazjalna. Obecne klasy, najliczniejsze klasy to są klasy 1, pierwsza i druga. Z tego tytułu, że są podwójne roczniki, półtora rocznika, więc one mają po 20, 24, 26 uczniów. 26 uczniów i mimo tego, że 26 uczniów jest w klasie drugiej, to nie dokonywano podziału tej klasy, mimo że tego, że od 25 następowała taka potrzeba, ale to był wniosek Rady Rodziców o to, żeby tej klasy nie dzielić. Ale zobligowani byliśmy w związku z tym do zatrudnienia asystenta nauczyciela. Pozyskane były środki z Urzędu Pracy. Zatrudniono taką osobę. Oprócz tego zatrudniono także pomocę w oddziałach przedszkolnych, bo oddział przedszkolny ten dla tych pięciolatków liczy 25 uczniów. Dla dzieci 3-4-letnich to jest 20 takich małych dzieci, więc tam jest taka pomoc przedszkolna jest zatrudniona. Bieżący rok szkolny to jest także taka zmiana, że oferujemy rodzicom, ale i uczniom opiekę już od godziny 7 rano. Jeżeli ktoś pracuje i ma do pracy na godzinę w pół do 8, może zostawić, właśnie to jest adresowane do tych najmłodszych dzieci, już od godziny 7 dziecko na świetlicy w placówce. Świetlica funkcjonuje do godziny 15.30, przedszkole do godziny 16. Ta grupa 3-4-letnia. Zapewniamy także opiekę w dni, dodatkowo te dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Już korzysta z tego niedużo ilość uczniów, bo czasami trójka, czwórka, ale dyżury są i opieka jest zapewniona. Zmiany, jakie nastąpiły w stosunku do ubiegłego roku szkolnego, no to tutaj w związku z takimi wytycznymi organu prowadzącego do organizacji
do zaplanowania pracy w tym roku, to tak, zlikwidowano stanowisko wicedyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, zlikwidowano także etat oraz, co najgorzej, tak to niepokoi, to jest likwidacja stanowiska właśnie konserwatora. To jest rozmowa z panem wójtem, mówił, że zostanie zapewniona taka pomoc doraźna, pomoc w zakresie świadczenia tych obowiązków. Na dzień dzisiejszy do końca listopada, w związku z tym, że jakby przedłużono tą umowę dla pana Grabowskiego, on do końca listopada pełni tę funkcję. Od grudnia będziemy musieli to inaczej gdyby rozwiązać. Tak jak tutaj powiedziałem, w bieżącym roku szkolnym dokonano takiego przeniesienia oddziału przedszkola z sali w Urzędzie Gminy do sali, część z Państwa na pewno widziała tę salę, tutaj chylę czoło, bo naprawdę bardzo duża pomoc była rodziców w przygotowaniu tej sali. Oni pomalowali, naprawdę pracowali uczciwie, ta sala wygląda naprawdę bardzo estetycznie i fajnie. Przy sali jest dostosowana toaleta dla tych małych dzieci, to ze tych środków unijnych, dla tych maluchów. I stoi przed nami przed organem też prowadzącym, konieczność przeniesienia z góry następnego grupy przedszkolnej tych dzieci pięcioletnich. Bo one, przepisy stanowią, że od 2016 roku muszą być na parterze. A to się wiąże z całkowitym remontem jednej ze sal, zagospodarowaniem inaczej tej powierzchni zespołu szkół. Oprócz tego tutaj wniosek był rodziców uczniów klasy pierwszej. Zmieniono lokalizację sali klasy dla klasy pierwszej. Przeniesiono ją na parter. To jest taka, no, na ten rok. Tam żadnych takich większych remontów nie robiliśmy, ale cała ta góra, gdzie po przeniesieniu przedszkola powinna być zagospodarowana dla klas 1-3, żeby oni mieli taki swój odrębne miejsce, być może stworzenie tam jakiejś łazienki dla nich dostosowanej, oddzielnej. To jest specyfika pracy, oni nie korzystają, nie powinni korzystać z przerw. Sytuacja w naszej szkole wymusza, ponieważ jeżeli mają rodzeństwo w starszych klasach, jest dzwonek na przerwę, one chcą wychodzić. Ale jeżeli byłaby taka możliwość oddzielenia tamtego górnego piętra i stworzenia tam dla klas 1-3, rozwiązywałoby to pewne problemy. Oprócz tego na pewno wymaga troski i pracy, to wymaga doposażenie w te piłkochwyty boiska szkolnego oraz dokończenie ogrodzenia posesji szkoły. My, szkoła, oprócz takich planowanych wydatków, w tym roku jakby nie dokonaliśmy takich poważniejszych remontów. Poważniejszy remont to było doposażenie tej klasy. A proszę Państwa, to kosztowało nas ponad 16-15 tysięcy. Także to jest dość dużo jak na budżet szkoły, na inwestycje. Także dziękuję bardzo. To jest ta informacja. Czy coś jeszcze? Ja mam do pana dyrektora. Tak? A czy ma pan takie informacje, ile uczniów odeszło ze szkoły naszej w Kołakach do gimnazjum do Zambrowa? I czy to ci ucznie odeszli z tego marginesu takiego poniżej średniej, czy najlepsi ucznie tam odeszli? Klasa szósta, to łatwo jest sprawdzić, ponieważ jeśli do klasy, obecna klasa pierwsza gimnazjum liczy 12 uczniów, czyli przyszło do nas ze szkoły podstawowej z Kołak 11 uczniów, a w klasie szóstej było uczniów 15, czyli czwórka uczniów odeszła i odchodzą uczniowie najlepsi, posiadający wysokie wyniki w nauce. Wracają do nas uczniowie, chciałbym powiedzieć, że bywa taka sytuacja, nawet i w tym roku szkolnym, że do gimnazjum wróciła jedna z uczennic. A jeszcze mam jedno pytanie. Jak to się kształtuje do tej kontroli, do tych procentowych wyników? No, to dodaje nam, czy ujmuje? Proszę Państwa, to powoduje tak naprawdę spadek wyników. I jeśli popatrzymy nawet na szkołę podstawową,
i porównamy wyniki w gimnazjum. Wyniki w gimnazjum rzeczywiście są wynikami niepokojącymi, ale spowodowane to jest różnymi czynnikami. Między innymi tym, co tutaj właśnie pan radny powiedział, że odchodzą nas uczniowie lepsi. Przeważnie to są to czasami nawet no, boli, bo jest finalistą, na przykład finalistką konkursu z języka polskiego w szkole podstawowej, przygotowana, no, czyli nauczyciele no, pracowali, jakieś osiągnięcia były, no i do gimnazjum idzie do Zambrowa. Ale o tym decyduje rodzic. Powody bywają różne. Tutaj ja wiem, jakie padają, jakie są przywołane powody przez niektórych, tylko proszę Państwa, sami macie dzieci, sami też wiecie, że jeżeli czasami bywa tak, że idzie dziecko starsze, jest włożone do szkoły ponadgimnazjalnej, przy okazji jest włożone i to dziecko młodsze. No, tutaj najwyższy też czas zacząć chyba też myśleć o takiej trochę patriotyzmie lokalnym, bo my pracujemy, my mamy tak samo osiągnięcia. Widać z tego, że na przykład mamy, bo to jest suchy wynik. Jeżeli patrzymy, że procentowo jest 58% u nas uczeń, średnio uczeń zdobył, a w województwie na przykład zdobył 68, 10 punktów procentowych, prawda? Dużo. Ale proszę Państwa, jeżeli wśród tych uczniów, którzy pisali ten egzamin, ten sprawdzian, są uczniowie, którzy mają 100% wykonalności zadań, to znaczy, że szkoła przygotowuje, daje szansę na uczenie. Wynik leci przez, no, przez tych, którzy słabo. I tutaj wyniki są słabsze w gimnazjum też może z innych powodów. Czasami uczniowie, ale nie tylko uczniowie. Tutaj no, prosiłbym, żeby Państwo też jakby swoją pierś się uderzyli, bo kwestia mobilizacji uczniów do nauki. Że nie zawsze na przykład no, sama szkoła nie jest w stanie zapracować na ten wynik. Tu musi być współpraca z rodzicami, musi być także zrozumienie przez nich. Jeżeli uczniowie bywa, że są na przykład, zostają w domach, bo są prace polowe, no to się przekłada na wynik. W rozmowie z rodzicami no, słyszymy, że no, on i tak zostanie na gospodarstwie, on ma ważniejsze rzeczy, aby on tylko skończył, aby on wszystko zdał, to też przekłada się na wynik. A mówię, my mamy uczniów, którzy po skończeniu gimnazjum uczą się w szkole w Dęblinie, gdzie jest elitarna szkoła wojsk lotniczych. Uczniowie nasi bez problemu zdają egzaminy do szkół ponadgimnazjalnych. Radzą sobie. Otrzymują tak samo nagrody. No, mamy absolwentów także, no, którzy ukończyli studia, są naprawdę. Przecież Państwo tak samo znacie, wszyscy pochodzimy z tej małej takiej ojczyzny, prawda, jakąś ta ziemia kołakowska. Niektórzy no, tu się urodzili, niektórzy tak jak ja, no, takimi spadochroniarzami są, tak? Ale mówię, od iluś lat jestem związany z tą ziemią i znam. Znam i cenię ludzi tutaj mieszkających. I też trzeba zrozumieć specyfikę też pracy, między innymi też szkoły, ale tutaj właśnie ostatnio byliśmy na takim szkoleniu i rzeczywiście padła też taka propozycja, może to jest pewne też rozwiązanie, żeby w pewien sposób właśnie w ramach doradztwa zawodowego w gimnazjum pokazać, ukierunkować ich na przykład na szkoły typowo rolnicze, że zachęcić, zainteresować ich właśnie poprzez to, że mogą mieć na przykład możliwość spotkań z jakimiś no, przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, a czasami nawet i studiów. Bo oni czasami zawężają sobie to, że tylko szkołę ponadgimnazjalną skończą, ale potem przychodzi ten moment, że jednak trzeba iść dalej, że oni chcą się rozwijać. Tutaj jest też Państwa duża w tym zasługa, bo jednak kierujecie potem losem swoich dzieci i taka mobilizacja też następuje. A naprawdę, jeśli chodzi o, no, mówimy czasami o trudnościach pewnych, o trudnościach wychowawczych. Każda szkoła ma swój własny też klimat. To, co się dzieje wokół, przenosi się na grunt szkolny, proszę Państwa. I na pewno Wy wiecie z rozmów ze swoimi dziećmi, jakie to wszystko ma wpływ.
Dyrektorze, niedawno została zakończona ewaluacja całościowa w Zespole Szkół w Kołkach Średnich przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Proszę pokrótce omówić, jak na jakie problemy zwraca uwagę Kuratorium w tym raporcie i jakie są zalecenia. Dobrze. Ewaluacja to nie jest, żeby od razu była też jasność, to nie jest kontrola. Ewaluacja jest formą obserwacji, jak pracuje szkoła. Ewaluacja ma na celu pokazanie dobrych stron szkoły, słabszych, w którym kierunku powinna iść praca, w jaki sposób. W tej chwili ewaluacja jest przeprowadzana w okolicznych szkołach, bo wiem, właśnie mam też takie sygnały. Także to nie jest wynikiem skargi, nie jest wynikiem czegokolwiek. Po prostu sukcesywnie każda szkoła jest poddawana takiej ewaluacji. I my mieliśmy ewaluację w październiku. Do niedawna była ewaluacja, miała jakby taki ranking, że szkoła dostawała, właśnie od tego teraz odstąpiono, dostawała literki, jakby forma informacji zwrotnej, jak szkoła w danym obszarze osiągnęła jaki poziom. To są litery A, B, C, D, E. Litera E to wymagała napisania programu naprawczego. Pozostałe litery to pokazywały, w jaki sposób szkoła pracuje. Obecnie od tego odstąpiono i jest 12 obszarów i są jak gdyby trzy rodzaje poziomów. Albo szkoła osiąga poziom bardzo wysoki, czyli już ten najwyższy, że wszystko jest super. No, słyszałem tak opinię, że nawet w szkoły niektórzy dyrektorzy chcą, żeby tego nie dostawać, bo taka była, że już wtedy przestały pracować. Bo jak kogoś zostanie oceniony najwyżej, to na przykład czasami, no nie wiem, czy forma żartu, ale tak opinię słyszałem. Poziom podstawowy, tak naprawdę z informacji uzyskanych od osób, które na szkole, to mówią, że to jest dawna forma litery B oraz nie bez określenia, czyli ta coś, co wymaga, na przykład niespełnione zostało, czyli coś, co wymaga poprawy. Tutaj naprawdę, proszę Państwa, to nie jest ocenianie. I jeśli chodzi o te 12 obszarów, to jest szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy szkoły, procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości, uczniowie są aktywni, kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, nauczyciele współpracują w planowaniu, promowana jest wartość edukacji, rodzice są partnerami szkoły, wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki na rzecz wzajemnego rozwoju, zarządzanie szkołą lub placówki służy jej rozwojowi. W każdym z tych obszarów jest od 3, 5, 6 do iluś wymagań. To są krótkie formy i one albo zostały spełnione, albo nie zostały spełnione. Wystarczyło, że coś ewaluatorzy nie dostrzegli, nie uzyskali jakby takiej informacji potwierdzającej. Ewaluacja, przypominam, trwała tylko 5 dni. Chodzono w tym czasie na przykład na lekcje, obserwowano, przeglądano dokumentację dostępną. I na tej podstawie wydano nam takie stwierdzenie uogólniające. I ten raport różni się troszeczkę od tego, który był nam przedstawiany na posiedzeniu Rady. Ten raport dostałem 20 w piątek się zapoznałem, czy w czwartek, także nie skontaktowałem się jeszcze z tymi pytaniami, bo na przykład tu w poprzedniej informacji, jak gdyby nie było spełnione, doszukano się w trzech obszarach, że coś nie zostało spełnione, w tym mamy cztery. Ja Państwu może przeczytam te, które jak gdyby my musimy popracować, musimy poprawić, bo to wymaga pochylenia się przy okazji kolejnej. Jaka jest procedura? My, proszę Państwa, musimy nad tym pracować przy kolejnej ewaluacji, która nie wiadomo kiedy będzie, może być za rok, może być za 2 lata. Będzie to kontrolowane. Jeżeli to nie ulegnie poprawie,
no to wtedy będą pewne konsekwencje mogą być. I tutaj tak. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający się uczeniu i my nie spełniliśmy jak gdyby takich dwóch, że uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia i formułowane są wobec nich oczekiwania oraz nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Po prostu w wyniku obserwacji lekcji jak gdyby nie dostrzeżono, żeby wystąpiły elementy świadczące o spełnieniu tych wymagań. Kolejną niespełnioną to jest uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej. Tu decydowało też o tym po prostu no, wyniki, średnie wyniki, czasami poniżej średniej wyników z między innymi właśnie też ze sprawdzianów szóstoklasisty. Kolejnym to jest szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. To też według ewaluatorów wymaga poprawy, jakby nie dostrzegli spełnienia. Tutaj od razu też mówię, że to już zostało też w pewien sposób w bieżącym roku. Ta ewaluacja była przeprowadzana, ja Państwu powiedziałem, że w październiku, ja przepraszam, ona była przeprowadzana we wrześniu, w połowie września, więc tak naprawdę my dopiero włączaliśmy się w ten rok szkolny. I tutaj na przykład na dzień dzisiejszy między innymi właśnie organ prowadzący przeznaczył godziny dodatkowo na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów. I problemem tutaj było na przykład, że ta pomoc była zaplanowana, ale część po prostu z rodziców z uwagi na dojazdy uczniowie nie uczęszczali na te zajęcia. I dlatego między innymi właśnie mamy niespełnione te wymagania. W chwili obecnej, proszę Państwa, my mamy, jak ktoś uczy, ma dziecko w tej chwili, rodzice muszą podpisywać taką zgodę albo, że nie wyrażają zgody na udział w takich zajęciach dodatkowych. Bo to jest po prostu bardzo ważne. I ostatni jakby niespełniony, ten, który nie znalazł pokrycia, to jest właśnie zarządzanie szkołą. Tutaj jakby niespełnione zostało w procesie zarządzania w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru podejmują działania służące rozwojowi szkoły i zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej zespołowej pracy nauczycieli. Ja mogę Państwu też wytłumaczyć, czym to też spowodowane jest. Po prostu wnioski z nadzoru pedagogicznego były przedstawiane przeze mnie jakby jednoosobowo. Natomiast ewaluatorzy wskazali, że taka procedura powinna być troszeczkę inaczej, że to powinni brać w tym udział właśnie też nauczyciele, że na posiedzeniu rady oni powinni też wychwytywać, być w to bardziej włączani, a nie tak, w taki sposób jakby jednoosobowo przeze mnie. Ja chciałem w pewien sposób umniejszyć pracę nauczycielom, ale nie tędy droga. I to będzie, proszę Państwa, zmienione. Ale tutaj właśnie na przykład w tym raporcie nie ma, a tam bardzo na poziom wysoki oceniono, bo to w protokole na przykład naszej Rady Pedagogicznej jest, że tam oceniono współpracę z środowiskiem lokalnym, bo tutaj dość bogato mieliśmy ofertę, bo między innymi te zajęcia na basenie, ale włączaliśmy się we wszystkie imprezy środowiska lokalnego, poczynając od festynu 15 sierpnia, poprzez naprawdę wszystko to, co jest w gminie organizowane, my jako zespół szkół bierzemy w tym udział, z czego chętnie korzystamy, bo jest to okazja do prezentacji się takiej naszej szkoły. A mówię szerzej i głębiej, dogłębnie, to panie wójcie, też mógłbym być zaproszony na posiedzenie komisji, gdzie tak szczegółowo byłbym w stanie przedstawić, nie tutaj w tym momencie, kiedy na przykład jest więcej osób, które czasami i czasu nie mają na słuchanie takich informacji. To dziękuję. Wszystko, czy jeszcze? Proszę powiedzieć, to jest dostępny? Tak. Proszę Państwa, jest informacja na stronie internetowej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, on jest do wglądu, raport. W sekretariacie szkoły lub gabinecie dyrektora, a jest dostępny na stronie internetowej, tylko ja naprawdę jeszcze nie miałem czasu, żeby znaleźć link. My go umieścimy na naszej stronie internetowej, on będzie ogólnodostępny do zapoznania się. Tak.
Nie, na naszej stronie internetowej nie. Będzie link do... To jest portal nadzoru pedagogicznego i tam są raporty z wszystkich szkół, gdzie przeprowadzona jest ewaluacja, są ogólnodostępne dla wszystkich, dla każdej osoby. Czy są jeszcze jakieś pytania? Znaczy nie, ja mówię, że w tej chwili... Dyrektor powiedział, ani nie zapamiętał tego nawet. Ale proszę, ja odsyłam do strony internetowej naszej szkoły. Tam jest informacja na dzień dzisiejszy, że raport jest do wglądu w sekretariacie. Oprócz pod spodem zamieścimy informację z linkiem do danej strony, że Państwo klikniecie i od razu zostanie przeniesione do tego raportu. No bo mówię, raport zawiera ileś stron, są wykresy i tak dalej, tu nie sposób jest też przedstawiać i... Są jeszcze jakieś pytania? To przechodzimy do następnego punktu. Jest to przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych wójtowi i gminy. Myślę, że tutaj pokrótce przeczytam jedno zdanie. Informuję, że w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości i nie podejmowano działań w związku z nieprawidłowościami. Proszę o ciszę. Kolejny punkt. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych przewodniczącemu Rady Gminy. Czy też nie podejmowano żadnych działań, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kolejnym punktem informacja wojewody podlaskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych. Tutaj były drobne zalecenia, poprawy. Myślę, że Państwo radni mają, to się zapoznali, jakie tam drobne błędy popełniliśmy. I tak samo informacja Urzędu Skarbowego na temat oświadczeń majątkowych. Też zapoznaliście się Państwo z drobnymi poprawkami, które trzeba będzie w kolejnych oświadczeniach majątkowych poprawić. Kolejny punkt, 12. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna. Pani Komisarz, proszę o głos. W dniu 7 października wpłynęła opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Dąbrowie w zakresie wykonywania prac przez skazanych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, wójt w ciągu 30 dni od otrzymania wymienionej opinii przekazuje ją do sądu. A powyższa informacja o podmiotach również przekazuje Wysokiej Radzie, też w ciągu 30 dni. I przewidywana taka liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy to 5 osób, a podmioty, gdzie będzie wykonywana praca, to Urząd Gminy, Zespół Szkół. Osoby odpowiedzialne w Urzędzie Gminy, sekretarz, Zespół Szkół, dyrektor. Dziękuję. Nie widzę. Przejdziemy do kolejnego punktu. Zajęcie stanowiska dotyczącego poparcia projektu rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych na tzw. SN-y. Głos może troszeczkę dam pan Krzysztof Pański. Tak, pokrótce, bo zapoznaliśmy się z pytaniem komisji. Chodzi o... mogłaby pani przewodnicząca powtórzyć pytanie, bo miałem ważną wiadomość i nie wiem, co mam powiedzieć. Przepraszam. Można powtórzyć? To zajęcie stanowiska dotyczącego poparcia projektu rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie należonych na tzw. SN-y. Proszę tak pokrótce. Tak, bardzo pokrótce, bo to dotyczy rozporządzenia, nowego projektu rozporządzenia Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wód. Nowe rozporządzenie jakby zwiększa obszar tego SN-u, co dotyka bezpośrednio obszaru naszej gminy. No,
jakby związane to jest z poniesieniem dodatkowych kosztów przez rolników na dostosowanie. Dostosowanie jakby do produkcji, no, podnosi to po prostu nakłady na produkcję i prowadzi też do ograniczeń na przykład produkcji zwierzęcej, więc Izba Rolnicza stanowczo sprzeciwiła się temu rozwiązaniu, poddała ten projekt ponownej analizie i weryfikacji i po weryfikacji tego projektu okazało się, że ten obszar OSN może być zmniejszony jeszcze o 6,6%, więc wystosowała ten sprzeciw i prosi o poparcie szanownych radnych w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Przejdźmy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Kolejny. Nie wiem, tak. Proszę. Kolejny punkt. Wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego. Sprawy różne. Myślę, że oczekiwamy. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym zacząć od tego, co Pan Pętki powiedział, że zwiększenia stref OSN to jest takie, że tak powiem, taktyczna zgrywka, nie wiem po co, ale takie informacje dostaliśmy, że jako Izby Rolnicze, że te OSN-y będą zniesione, a strefa ochronna będzie strefą całego kraju. Prawdopodobnie to może być jako bicz za nieposłuszeństwo Polaków względem nieprzyjęcia uchodźców. Jeśli będzie nieposłuszeństwo, to będą częstsze kontrole, a na pewno normy są przekraczane, bardzo, bardzo wysoko, więc w ten sposób będą karani niestety, ale rolnicy. Nie mogą obciąć dotacji, nie mogą nic zrobić, więc ukażą, dotacje automatycznie będą niższe. To jest tak uzupełnienie tego, co Pan Pęski powiedział. A oczywiście mam pytanie od siebie, do informacji, którą mówiła Pani Skarbnik. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ile było dobrowolnych wpłat na straż? 1700 zł. 1700. Czy w to wchodziło to, co myśmy zbierali po którejś sesji? Ja nie wiem, czy to wchodziło. Ja mam to, co na koncie od indywidualnych 4 osób wpłatę. To chyba nie. Bo tutaj była zbiórka taka dość, no, ławo, żeśmy to robili. Wydawało mi się, trochę więcej zbieraliśmy niż 1000. Proszę pana, to ja tylko zwiększam wydatki, dochody, które przekraczały mi o te 1700 zł. Zobaczyłam, że to są wpłaty indywidualnych osób. Jedna 1000 zł, jedna 300, jedna 400. To są dodatkowe. Dodatkowe. Rozumiem. To jest zmiana budżetu o tą 1700 zł, która jest ponad dochody zaplanowane w budżecie na ten rok. Rozumiem. A jaka kwota została przeznaczona, też nie usłyszałem, na remont, przewidywany remont oczyszczalni? $49,966,48 to było w pierwszym projekcie i w drugim projekcie dodano jeszcze 2900 do tego. Czyli gdzieś plus minus jest około 52 5 oczyszczalni do remontu, tak? Z tej informacji wynika, co wcześniej na wcześniejszej sesji było. Zależy od problemu indywidualnego w każdym oczyszczalni. A jeszcze do Pani Skarbnik. Jak jest zabezpieczona inwestycja tych baterii fotowoltaicznych? Jest udział własny tych ludzi, u których będzie to montowane, plus dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. 520-200 jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Różnica jest wpłaty osób, które będą miały te fotowoltaiki.
Rozumiem, ale wcześniej musi zapłacić Urząd Gminy, tak? Nie, Urząd Gminy nie partycypuje w tym. Nie, tylko my. To znaczy, nie ma momentu, nie ma, gmina nie zabezpieczała pieniążków na tę inwestycję? Znaczy zabezpiecza się poprzez kredyt do momentu, kiedy nie zostanie inwestycja rozliczona i nie zwrócona przez Urząd Wojewódzki. Ale taki kredyt mamy zabezpieczony już. Rozumiem. A kto będzie ponosił koszty przyłącza do linii energetycznych tych baterii? Proszę? Wykonawca, tak? Na własny koszt. I tak samo będzie zawierał umowę z rejonem energetycznym? Będzie pośredniczył w tym. Nie, wykonawca nie będzie stroną do zadania, tylko użytkownik. Udzielone zostało pełnomocnictwo, bo ostatnio była ekipa z Optima i właściciel musiał udzielić pełnomocnictwa dla firmy Optima, żeby przyłączyć do sieci. Do sieci, tak? Do sieci. Oni zrobią to w imieniu użytkownika. A jeszcze chciałem się zapytać, czy jest na rzecz budowy tej ekspresówki numer 8 sprzedawana woda z naszych zasobów gminnych? Tak, jest. A w jakiej formie, w jaki sposób? Jest umowa na to podpisana po stronie. Rozumiem, ale jakie zmierzone ilości są? Jakie są? Czyli jest zalicznikowany punkt pobory. I na podstawie wskazania licznika są faktury miesięczne. Ale to jest praktyka tylko na odnośnie sprzedaży na to, nie może do indywidualnej być dostosowane? W tej chwili pracujemy nad opracowaniem zasad sprzedaży takiej wody, bo widzimy, że coraz częściej pojawia się taka potrzeba i myślę, że opracujemy te zasady, przedstawimy Radzie. Na pewno będą potrzebne do tego jakieś urządzenie pomiarowe, żeby nie mierzyć tej wody na oko. Tylko ktoś, kto będzie potrzebował tej wody, będzie płacił za faktycznie zużytą wodę. Ja jeszcze do pana radcy mam pytanie. Czy nie było to zrobieniem formalnym w wyborze ławników to, że w komisji oceniającej była małżonka jednego z kandydatów? Nie było to uchybieniem formalnym? Czy pana rada podjęła uchwałę, tak więc ja myślę, że to pytanie już nie. No ja wiem, ale ja nie mogłem jako sołtys zabierać, a to mnie bardzo ciekawi. Proszę pana, jeżeli przewodnicząca wskaże takie zapytanie, to ja się odsunkuję do tego, bo nie jestem panu w stanie to na teraz są sprawy różne. No to nie rozumiem, to ja nie mogę, to znaczy tak, to dosyć w ograniczonych pytaniach. Czekać do końca. Zadłużam się do tego, pani przewodnicząca rządzała. Teraz zadaję pytanie i nie otrzymuję odpowiedzi. To już teraz nie rozumiem, nie długo nie będzie używać na sesję, czy no nie rozumiem tego. Proszę pana, ja jestem tutaj po to, że w razie, gdyby pani przewodnicząca do mnie pytanie wystosowała takie, to ja mogę to odpowiedzieć na pisanie, bo w tym momencie ja nie jestem w stanie takiej odpowiedzi panu udzielić na to pytanie. Nie znam szczegółowo ustawy w tym zakresie. Zada pan pytanie do pani przewodniczącej, a pani przewodnicząca. No to pani przewodnicząca, ale nie było uchybieniem formalnym. Nie sobie, proszę, nie róbmy sobie. Chodzi nie było uchybieniem formalnym, że w komisji oceniającej siedziała małżonka jednego. Do pana radcy mam jeszcze pytanie, nie wiem, może na to uzyskam odpowiedzi. Czy kancelaria, która jest zabezpiecza porady prawne gminy, może też reprezentować osobę wójta gminy jako osobę prywatną? Proszę pana, to są indywidualne umowy. Trzeba ale nie, to jest pytanie. Daje mi się to jasne, nie? Czy możecie reprezentować i gminę, i prywatnie wójta gminy? To jest pytanie, bo to jest takie... Proszę pana, w sytuacji, kiedy nie ma kolizji, adwokat, radca prawny może reprezentować każdego klienta. No. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie do pana radcy prawnego. Jako w formie wnioski dotarło do mnie, że pod złym adresem złożyliście pozew przeciwko technice Olsztyn. Czy to jest prawda? Nie, proszę pana, nie jest to prawda. Kwestia jest tego typu, że są rozbieżności w orzecznictwie co do tego, czy jest to sprawa z zakresu gospodarczej. Przepraszam, z zakresu... pan się tą sprawę... Którą? Przepraszam? Przeciwko technice... to ostatnio, tak. Wątpliwości dotyczą tego w orzecznictwie, czy jest to sprawa gospodarcza, czy jest to sprawa cywilna. My stwierdziliśmy i uznaliśmy w ocenie, mając to orzecznictwo, którym się sugerowaliśmy, że jest to sprawa cywilna,
Sąd rejonowy w Zambrowie stwierdził, że jest to sprawa jednak gospodarcza i przekazał sprawę do Łomży. Ponieważ nie chcieliśmy, żeby tej sprawy przedłużać, nie zażaliliśmy tego postanowienia, więc sprawa będzie toczyła się w Łomży. To nie jest kwestia złego skierowania do złego sądu, to jest tylko kwestia interpretacji przepisów. Rozumiem, a to powiem po tym, że dobrze pójść do dowiedzieć. Jeszcze jedno pytanie, zadałem pisemne pytanie do pana wójta o wysokość zarobku pana i pana doradcy. Pan wójt zasłonił się tym paragrafem. Proszę mi odpowiedzieć, czy rzeczywiście nie mam prawa jako mieszkaniec tej gminy wiedzieć o wydawanych publicznie pieniądzach? Niech pan otrzymał w odpowiedzi ode mnie. Jest to informacja niejawna. Taką interpretację otrzymałem od radcy prawnego i tego będę się trzymał i będę poruszył się w zakresie prawa i zgodnie z prawem. Ja wysłałem sobie pozytywne pytanie do wojewody. Dostałem odpowiedź, że absolutnie mam prawo do rzetelnej informacji ze strony pana wójta na temat nie tylko pracowników zatrudnionych w formie jak pan radca i doradca, ale wszystkich, jeśli mam takie życzenie. Bardzo proszę mi to pismo przesłać i jeżeli będzie to zasadne, ja prześlę panu odpowiedź panu. Dobrze. I jeszcze ostatnie pytanie? Znaczy, no myślę, że tak. Czy do pana radcy prawnego, czy pan wójt może pełniąc obowiązki wójta, osoba pełniąca obowiązki wójta, zasiadać w prywatnych firmach, pełnić funkcje w prywatnych firmach? Proszę pana, pan jakoś bardzo ogólnie mówi, ja nie jestem w stanie panu na tak ogólne stawione pytanie odpowiadać, arbitralnie tak myślę. Dobrze, to sformułuję dokładnie ściśle pytanie, czy osoba pełniąca funkcję wójta może zasiadać, może być na przykład udziałowcem biura podróży? A nie może być? Proszę bardzo. Pan dostaje za to pieniądze, nie ja. Ja bym na to odpowiedział, jeśli mnie pan wójt miesięczny każe pana wypłacić. Oczywiście odpowiem zgodnie z prawdą i prawem mówiącym w Polsce. Niestety to pan wie, że wnioski nie ja, więc proszę pana odpowiedzieć. Proszę pana, odpowie pan normalnie jak człowiek na poziomie, jeśli człowiek pyta i proszę, proszę pana, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby wykonywać jakąkolwiek działalność, która licuje z, również z funkcją wójta, czy jakąkolwiek inną administracyjną. Może być udziałowcem prywatnej firmy. Jeszcze raz powtarzam, uważam, że każda działalność, która licuje z powagą urzędu i nie koliduje, nie ma kolizji prawnej. Ja przepraszam, pan konkretnie komu jest zarzucę coś? Czy pan tutaj jakieś próbuje forum prawne pan słyszał swoje nazwisko, panie wójcie? Nie. Ale my rozmawiamy o sprawach gminnych, o sprawach wójta tego, tak? Bardzo jakiś forum prawny próbuje stworzyć. Nie. A pan mówi, próbuje mi gminie zdyskredytować. Nie, absolutnie nie. Myślę, że nie, bo rozmawiamy o gminach, o sprawach gminnych. Także zastanawia mnie pana pytanie, bo jeżeli mówimy o sprawach gminnych i o wójcie, to o wójcie gminy Bała, tak? Odpowiem tym, co pan mi powiedział, jeśli dostanę pana pytania piśmie, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Akurat wróciłem. Proszę. Ja chciałbym... Nic, bo tam kolczyka nie będzie. Kolczyku. Ja proszę państwa w sprawie jednej z poprzednich sesji, kiedy to w nawiązaniu do interpelacji pani radnej Żabińskiej dotyczącej zarzutów stawianych wobec zespołu szkół, a pośrednio, no nie bezpośrednio nawet, w stosunku do mojej osoby. I chciałbym wyjaśnić te pewne nieporozumienia i stwierdzenia, które tam padały. One moim zdaniem nie były prawdziwe. Ale pierwsza podstawowa rzecz, dziwi mnie sposób, w jaki omawiane są na przykład na sesjach, na komisjach zagadnienia związane z zespołem szkół w kołakach kościelnych. Trudno jest, jeżeli państwo dostrzegacie pewne niedociągnięcia, pewne rzeczy, które waszym zdaniem są naruszeniem prawa, coś, co macie jakiś zarzut, to proszę, nie wypadałoby, żeby osoba, której one bezpośrednio dotyczą, mogła się do tego ustosunkować.
żeby mogła mieć możliwość wyjaśnienia w tym momencie, a nie po jakimś tam czasie. Takie postępowanie, kiedy to na przykład mówi się, oskarża się, nie dając szansy obrony, to chyba nie licuje z radą gminy, z powagą właśnie tej instytucji. Są jakieś pewne procedury, a co najważniejsze, to jest chyba, o tym świadczy kultura, że dajemy szansę powiedzenia komuś. I przedstawienie publicznie takich zarzutów pod czyjąś osobą, nie dając mu szansy obrony, to takie, przychodzi mi na myśl takie powiedzenie, nieobecni nie mają racji. A chciałbym podziękować też tym, którzy w tym momencie, na tamtej sesji, podjęli próbę wczucia się w sytuację, powiedzenia paru zdań, czy nawet obrony, albo takiego domagania się pewnego wyjaśnienia. Bo ja, proszę Państwa, tak, z interpelacją pani radnej oraz z protokołem z kontroli przeprowadzonym w kwietniu 2015 roku przed panią przewodniczącą, na którym to padały, że naruszenia bezpieczeństwa na terenie placówki i tak dalej, do czego jeszcze wrócę. Informacje na ten temat, zapoznać się z tym mogłem dopiero po wystąpieniu z wnioskiem o przedstawienie mi informacji publicznej w październiku. I pierwsza rzecz, jak zadałem pytanie odnośnie protokołu z tej kontroli dla pani radnej, dla pani przewodniczącej, w odpowiedzi między innymi o podstawę prawną. Pani napisała, że decyduje o tym w przypadkach niecierpiących zwłoki. Każdy z członków komisji rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez upoważnienia, o którym mowa w ustępie 5. Za przypadki niecierpiące zwłoki można uważać w szczególności sytuację, w której członek komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłocznie przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu. Jeżeli takie coś miało miejsce, dlaczego nie podjęła pani takich kroków w stosunku, bo jeżeli ja wiem, że coś się u kogoś złego dzieje, dobrze, sporządzam protokół. Mniejsza z tym, czy pani miała prawo wejść bez powiadomienia kierownika jednostki, bez upoważnienia, przy kogokolwiek, bo to jest, no mógłbym pana radcy zapytać, ale też pewnie będę musiał się na piśmie zwrócić. Na piśmie, tak. Ja tego nie rozumiem, ale jeżeli taka sytuacja miała miejsce, dlaczego do miesiąca października ja na ten temat też nic nie wiem, nie przedstawiła pani żadnych na przykład po powiadomieniu pana wójta, no nie otrzymałem żadnej informacji. Panie dyrektorze, u pana to się dzieje coś tamtego złego, proszę coś z tym faktem zrobić. Do miesiąca października nic na ten temat nie ma. Tajne świadczenie. Przekazaliśmy to do pana wójta. To jest pana zmieszczenie. Ja przepraszam bardzo. Ja z informacji wystąpiłem do pana wójta także o udzielenie informacji o protokole. Pan wójt, już nie mam teraz tutaj tej odpowiedzi, ale pan powiedział, że nie ma pan jak gdyby takich informacji. Tajne śledztwo trwa. Ja uzyskałem taką informację, mam to na piśmie. Tutaj jest ten protokół, a narażające życiu, proszę pana, wchodząc do szkoły pierwszą rzeczą, która na wysokości ręki jest przewód elektryczny z włącznikiem, gdzie ja ręką dotykam, jest prąd i jest tylko taśmą szarą zabezpieczoną. Była pierwsza przesłanka, która zagrażała, przecież wiemy jakie są dzieci dzisiaj, że wszędzie rękę... Nie, ale pani nieprecyzyjnie... I to była przesłanka tego, że przewód elektryczny jest na wierzchu. Czy pani mówi? Nie. Czy szarą taśmą... elektryczny w postaci przełącznika? Nie, od lampy, lampa urwana, to była lampa urwana nad schodami wchodzącymi do piwnicy, lampa urwana, wyrwana lampa, gdzie ręką... Ja tego nie dostałem, tego zdjęcia. Dostał pan na pewno, bo wszystkich zdjęciu pana wójta, ten na pewno dostał pan, bo wszystkich niestety nie mogłam odzyskać, ale pana wójta są wszystkie na drugie. Z prądem elektrycznym na pewno. Pani przewodnicząca, czy pani sobie wyobraża, że wchodzi pani do kogoś bez, tak jak mówię, bez obecności przynajmniej jakiegoś przedstawiciela, gospodarza, pani robi zdjęcia i pani
mówi, że tak było, a ja mogę podejrzewać, że to było celowo w tym momencie. Urwane. Ja przepraszam, nie, to jest poniżej i tak dalej, ale nie robi się takich rzeczy. No nie robi się takich rzeczy. Czyli ja nie szłam zamiarem pana kontrolować. A tam jest ten kabel wisi, proszę panią, nadal wisi? W tej chwili nie byłam, w szkole nie byłam. Czarna ręka powiesiła. No. Proszę państwa, ale macie państwo tam dzieci, to jest niebezpieczne. Każde dziecko ten przewód może odbyć. Ale ja zadałem pytanie, nadal jest ten kabel wisi na wierzchu? Nie wiem, dostałam dwójkę, tylko że będę chodziła codziennie do tej szkoły. Jeżeli szkoła jest bardzo zniszczona. Ale oczywiście, ja nie przeczę temu. Tylko jeżeli ja mówię, ze środków przeznaczonych na remonty, na pewne rzeczy, ja muszę, znaczy muszę, przepraszam, nie muszę, bo wykonuję na przykład, mam budżet jaki mam. To samo państwo macie w gminie, podejrzewam. Małych środków na to, co wystarcza, ja muszę zastanawiać się, na co w pierwszej kolejności. W tej chwili poszło ponad 15 tysięcy na doposażenie przedszkola. Nie przewidywałem niektórych środków, kwestie hydrauliki i tak dalej, musiałem też za to zapłacić. 15 tysięcy na to poszło. Bardzo dobrze, że rodzice mi pomogli, bo gdybym jeszcze musiał zapłacić za malarza, za takie rzeczy, to pewnie by to było więcej. Proszę państwa, my mamy środki takie, jakie mamy. Ja napisałem z prośbą o... No zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, bo ja nie jestem z własnych środków na pewno w stanie przeniesienia sali z góry na dół, ponieważ to się wiąże z dużymi kosztami. Pobudowanie łącznika, ja panu wójtowi przedstawiałem taką propozycję. Ja wiem, że w innych na przykład szkołach jest na takiej zasadzie, że środki, które my mamy, to są na bieżące potrzeby, nie na inwestycje, nie na naprawy. Dlatego, panie dyrektorze, sobie między innymi pozwoliłam po radzie przedstawić panu wójtowi, że w najbliższym okresie musimy przeznaczyć na remont szkoły, bo jest bardzo zniszczona szkoła. Podłoga jest zawalona na górnym korytarzu. Ściany są wykute w pracowni i klas... Nie wiem, kiedy to się działo na lekcjach, jest wykuty cały narożnik. No jest naprawdę zniszczona i musimy przeznaczyć w najbliższych latach w budżecie jakieś środki finansowe. To też było taką moją koniecznością przedstawienie stanu faktycznego budynku, że on niszczeje. No to szczęście, że pan nie wyjrzałeś. Że jeszcze musimy w budżecie pomyśleć o tym, ale dlaczego niszczeje? Bo się dzieci uczą w tym budynku, to jak się amortyzuje samochód, to czemu się uniszczaje? Bo się uczą i uniszczaje. Jak łapie się 3-30 razy, to się zniszczy. Proszę państwa, w szkole, to jest specyfika dzieci i młodzieży. Ono, to są pełne życia istoty, które naprawdę się ruszają. To nie jest biuro, gdzie ktoś przyjdzie, usiądzie na krześle i czeka cierpliwie, albo czasami może i nie. Na wejście. Dzieci w okresie przerwy i tak dalej, one są pełne życia. I wie pani, jeżeli ja widzę ze zdjęcia, że jest na ścianie, na korytarzu ślad piłki odbity, no niestety mamy takie warunki, parafrazując klasyka, sorry, taki mamy klimat, takie mamy warunki, musimy mieć WF na korytarzu, bo musimy mieć, bo na przykład w tym czasie są dwie grupy na WF-ie i jedna grupa w okresie zimowym musi prowadzić zajęcia na korytarzu, więc jak czasami jest ta piłka, rzucają i jest no, na pewnej wysokości, nie dostrzeże się tego. Tak, tak to jest. Ale bardzo zniszczone, panie dyrektorze, ławki, bardzo zniszczone. No to ja czekam, bo ja... No właśnie, widzi pani, ja nie dostałem tej lampy, tego zdjęcia. Nie mogłam. Nie, lampę na pewno pan dostał. Na pewno, bo pan nie wie, które to jest. Nie opisane konkretnie. Ale powiem, podłogi zbyły. Pan też tych zdjęć przykro mi nie dostał. Nie mogłam wszystkich panu przekazać zdjęć, bo są u pana wójta. Podłoga była tak polepiona tragicznie, że te dzieci sobie zęby by powybijały. Jeżeli w tej chwili za wymianę podłogi w sali, gdzie jest przedszkole i na górze położenie tylko wykładziny, zapłaciłem 5,5 tysiąca. To jest sklejeniem z wyrównaniem. Mnie nie stać jest na wymianę podłóg w salach. Proszę bardzo, być może w tej chwili będzie taka możliwość, państwo zagwarantujecie środki. Ja stosowny taki wniosek o potrzeby moje napisałem już jakiś czas temu. Czekam cierpliwie na to, co się z tym stanie. Ale mówię, dobrze. Wniosek z kontroli, protokół z kontroli.
To jest jeszcze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zajęcia z ochaty. Proszę Państwa, ja tutaj już zacząłem mówić, bo tam padało. Tutaj między innymi ktoś się zapytał, jeżeli to były płacone z budżetu gminy, no to kosztami obciążyć. Proszę Państwa, to były zajęcia, tak jak powiedziałem, z ochatu. Skierowane do 10 uczniów mających... warunkiem zakwalifikowania się do tego to było, że uczniowie ci mają problemy z frekwencją i niskie wyniki w nauce. Zajęcia trwały od miesiąca września do miesiąca maja. Cały rok szkolny. W pewnym rzeczywiście okresie nastąpiło, jeżeli to jest, to nie dla jednego ucznia, ale tam było ponad 600 godzin zajęć. Zajęć z języka, zajęć właśnie z dydaktyczno-wyrównawczych, gdzie oni sami mieli możliwość wyboru przedmiotów, z których będą chodzić. Ale jeżeli niektóre zajęcia, ja nie usprawiedliwiam uczniów, ale jeżeli zajęcia są, no to jest specyfika tego, co ja dzisiaj mówiłem też między innymi, są o godzinie 16, 15.30. Dziecko po całym dniu pracy, ono czasami po prostu, pani przewodnicząca, było zmęczone. I przepraszam bardzo, do nauczycieli, do których pani dotarła, ja sprawdziłem, jakie oni złożyli dokumentację do OHAP-u, bo ja mam odpowiedź z Ochotniczego Chówca Pracy, ponieważ wielokrotnie, wtedy był jeszcze komendantem pan Paweł Stankowski, sugerowałem, rozmawiałem z nim, on, nawet są osoby, które potwierdzą, jeździł po domach, ponieważ rodzice podpisali zobowiązanie, że dziecko będzie uczęszczało nie do szkoły na zajęcia, bo my nie byliśmy organizatorem, my udostępnialiśmy tylko salę i uczniów, jeździł, mobilizował, robił co tylko mógł. I z informacji, które mam, wypadało, że podczas warsztatów zdarzało się, że iż nie było 100% frekwencji na warsztatach, ale komendant chówca, pan Paweł Stankowski, osobiście przywoził uczniów na zajęcia, przeprowadzał motywujące rozmowy z rodzicami, jak też i z samymi uczestnikami. I teraz, i co ja mogę powiedzieć, jeżeli prowadziły zajęcia moi nauczyciele? Oni starali się, jeżeli dziecko nie było na tych zajęciach, w innym terminie. Przeprowadzali zajęcia. Tutaj było rzeczywiście tak, jak było. Tylko w tych godzinach, w których pani była, ani mnie nie ma, ci prowadzący mówili mi, ja zgłaszałem to, rozmawiałem z rodzicami, rozmawiałem z uczniami, tak jak tam padło, że były rozmowy motywujące. Skuteczność jest jaka jest. Przepraszam, a mogę ci powiedzieć, jaki ma pan czas pracy? Nienormowany. Ja przepraszam bardzo, ja nie muszę być w tych godzinach, ja czasami muszę wyjeżdżać, tak jak i w każdej chwili. Pracuję do godziny, jak jest potrzeba. Od godziny 7 rano prowadzę nadzór, bo jestem na przykład w przedszkole, funkcjonuję. Muszę jeżdżać do urzędu pracy. Jutro na przykład od razu pani powiem, że pewnie na 2 godziny mnie nie będzie, jakby pani chciała skontrolować, bo do urzędu marszałkowskiego muszę zawieźć wniosek rozliczający ten projekt. Oczywiście, nie, no, przejdziemy na pewno na kontrolę, czy są poprawione. Lampa jest. Lampy. I teraz chówiec, ale proszę Państwa, naprawdę. Jak przewodora nie będzie, to przewody będą szczęśliwi. Ale kolejna rzecz. Komisja w relacji, że na plac zabaw, gdzie wszyscy wiemy, że plac zabaw był odwołany. Czy Pan wiedział o odwołaniu placu zabaw? A teraz to jest przypisywana zasługa dla Pana, gdzie to wiemy, że to jest zasługa wójta. Przepraszam plac zabaw. W raporcie z ewaluacji może Pani przeczytać, że plac zabaw, ja już nie będę teraz wracał, za właśnie organu prowadzącego, na inicjatywę organu prowadzącego powstał. Panie wójcie, a ja mam takie pytanie w tej chwili. Kto tak naprawdę od momentu, kiedy wróciliśmy do tego projektu, prowadzi wniosek, poprawia za każdym razem wniosek, wszystko to w dokumentacji? Oczywiście, panie dyrektorze, potwierdzam, że pan nadzorował cały ten projekt. I do końca rozliczam w tej chwili też ten projekt. Wszystko. Zastanawiało mnie, dlaczego był wstrzymany i wykonał przepraszam. Przepraszam bardzo, to też mi ode mnie zależało. Ale jeżeli pada, tam ja się będę zwracał naprawdę do interpelacji pani radnej, bo akurat jej nie ma, ale naprawdę proszę Państwa boli, jeżeli pada tam stwierdzenia, że niskie wyniki, przepraszam, nie napisałem programu naprawczego. Program naprawczy do czego? Ewaluacja nie wymagała programu naprawczego. Ale poprzednia komisja ewaluacji nie napisać program naprawczy. Przepraszam bardzo. W przypadku osiągnięcia poziomu E, tak. Takim nie ma takiego obowiązku. Druga rzecz.
jeżeli pada tam stwierdzenie, że ja, powiedzmy, mam godziny ponadmiarowe, tak, w tamtym roku miałem godziny ponadmiarowe, mogę wyjaśnić dlaczego. Z uwagi na podział na lekcje WF-u, kiedy mamy tylko dwóch nauczycieli WF-u, jestem ja i ktoś inny, i jest podział na grupy, i jest dylemat, albo jedna grupa siedzi i czeka, albo po prostu biorę no, 4 godziny jako godziny ponadwymiarowe i realizuję. Miałem ze względu na dojazdy, na to wszystko, wziąłem. Przepraszam bardzo, jeżeli za dużo. A proszę wytłumaczyć, bo ja tak do końca tego nie rozumiem. Sprawa w sądzie z nauczycielami, no, gdzie takie duże kary zapłaciliśmy. Jakie kary? Były... Jakie kary pani... Właśnie, jakie kary? No. To było odszkodowanie. Nie, to nie było odszkodowanie. To nie było odszkodowanie. To ja się ukłonię też... No przepraszam bardzo, zobaczymy, jak będzie w tym roku. Proszę Państwa, dodatki uzupełniające. To są dodatki uzupełniające. Tak? A to jest moja sprawa. To jest sprawa organu prowadzącego. Ja jako kierownik jednostki musiałem reprezentować organ prowadzący, ponieważ nie w terminie były wypłacone dodatki uzupełniające. I to wszystko. A dlaczego musieliśmy wypłacić te dodatki? I będziemy wypłacać, jeżeli będziemy... To, co ja tłumaczę, że proszę Państwa, nauczyciele muszą dwie możliwości. Z panem wójtem, z panem doradcą rozmawiałem, tłumaczyłem, że nauczyciele muszą wypracować pewną kwotę. Obligo. I tutaj nie od nas zależy. Jest to wyższe osoby zaplanowały, że będzie taka sytuacja. I albo nauczyciel ma godziny ponadwymiarowe i ma ich dużo, tyle, żeby wypracował, lub sytuacja, jaka była w szkole. Że dajemy na przykład, są nauczyciele, którzy pracują, którzy osiągają może pewne wyniki, coś starają się robić i mają między innymi godziny dodatkowe, ponadwymiarowe. No i, a część nauczycieli na przykład nie ma tych godzin ponadwymiarowych i wtedy przepraszam bardzo, to jest może nie ludzkie, ale ten, który wypracowuje ponad, zarabia między innymi na tego i wtedy nie ma dodatków uzupełniających. Za rok 2014 te dodatki były nieduże. W tym roku zobaczymy, jak to będzie, pewnie też będzie będą duże, ale w przypadku, kiedy będą mieli gołe etaty, nie ma możliwości, że nie będzie dodatków uzupełniających. Chwała za to dla pana wójta, bo w tym roku na przykład tak jak poprosiłem, z wnioskiem wystąpiłem o dodatkowe godziny na zajęcia dydaktyczne, znaczy nie na dydaktyczno-wyrównawcze, ale na zajęcia, które obowiązkowo no, powinny być prowadzone z uczniami, którzy mają opinię, orzeczenia, nie było problemu, rzeczywiście dał. My dostaliśmy 10 godzin nawet z uwagi na to, na podział, że część rodziców jednak nie chce takich zajęć, zrezygnowała. Wykorzystaliśmy tylko na razie 8. Być może przyjdzie taka sytuacja, że w ciągu roku szkolnego uczeń przyjdzie do nas albo uczeń, który się u nas uczy, dostanie opinię i trzeba będzie takie dodatkowe zajęcia. Więc mamy taką pulę zajęć, ale to jest kropla w morzu. Ale z tego co rozumiem, to bo tak jak patrząc wtedy na te rozliczenia, to pani, pana żona dostaliście najwięcej. A czy powie pani tak? A czy powie pani, ile razy tak dostaliśmy? Dlaczego? A ile razy tak dostaliśmy? Dodatki są wypłacone od 3 czy 4 lat. Raz. Teraz. Ale proszę panie, to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do rzeczy. Ale to jest poważny zarzut. To nie ma nic do rzeczy. Nie, no, że, tak że nie, pani przewodnicząca, osoba. Osoba, która najwięcej zarabia, a jest w danej grupie nauczycieli. No to może właśnie na ten temat to moglibyśmy porozmawiać na komisji, ale lub mnie zaprosić na przykład, jeżeli państwo macie. Naprawdę, ja dysponuję swoją osobą i chętnie wam wytłumaczę. Jeżeli pan wójt chciał, zrobiłem symulację, co będzie, jeżeli będziemy mieli różne warianty zatrudnienia nauczycieli. Przedstawiałem. Dodatki uzupełniające przysługują się danej grupie nauczycieli, powiedzmy danego awansu i dzielone są proporcjonalnie do... Nieważne, że ktoś wypracował czy nie wypracował, dzielone są na wszystkich nauczycieli z danej grupy zawodowej proporcjonalnie do osiągniętego dochodu. I to nie jest mój wymysł. Karta nauczyciela. Tak. Ja się zapoznać. A jeżeli, tak jak mówię, jeżeli padają stwierdzenia powołujące się na kartę nauczyciela zupełnie bezsensowne i tak dalej, to czasami by się nie chciało odpowiadać, ale naprawdę boli mnie, że naprawdę państwo robicie coś nie w porządku, że za plecami próbujecie, no nie osądzać, ale próbujecie wyjaśniać pewne rzeczy, nie znając tak naprawdę sedna sprawy. Tak się, proszę państwa, nie robi. Bo potem w rozmowach, na przykład w cztery oczy jest zupełnie inaczej. A ktoś mnie kultury uczył. Mam nadzieję, że się to
kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. Ale ja nie powiem, kto to powiedział, bo lepiej nie będzie mówić. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś są? Nie. Panie dyrektorze, pan wspomniał o tych lekcie wychowania fizycznego. Tak. Że jakie to grupy są, że się dwie grupy na przykład na sali nie mogą pomieścić, czy trzeba na korytarzu? Dziewczęta. A jeżeli spojrzą na dziewczęta i chłopcy na przykład na tym samym, to się chłopcy popatrzą. Kurtynę zrobić. Nie ma jednego. Gdzie? Na tej sali. Ja już nie można. Nie no, przyjmę się od tego. Molestowanie będzie. Molestowanie posłowie. Proszę Państwa, my w tej chwili już naprawdę nie dokonujemy podziału nawet na takiej grupy. Mamy połączone lekcje WF-u klasę czwartą i klasę piątą, która liczy mniej osób. Ale tam jest na przykład mniejsza liczba osób. Niestety są momenty, że musimy podzielić. Nie ma innej możliwości. Nie damy jeszcze jedną sprawę. Proszę o ciszę. A propos inwestycji, których w tym roku ani jednej nie przeprowadziliście, a mieliście dochodu około 1 400 000 dodatkowego, takiego ekstra, i nie zrobiliście nic, nie spłaciliście ni długu, ani złotóweczki, ani podłogi w szkole nie wymieniliście, pozwoliliście sobie na ignorancję karty nauczyciela, prawa, takich praw podstawowych nauczycieli, osobistych praw, a 1 400 000, tak jak powiedziałem, wpłynęło do kasy ekstra, nic nie zrobiliście. To jest VAT zwrócony z inwestycji, to jest sprzedaż nadprogramowa wody, to jest podwyżka wody, to jest podwyżka śmieci. Proszę się nie śmiać, mogę pani to wyliczyć z ołówkiem w ręku. Pani skarbnik się na to musi zgodzić, bo tego matematyka nie jest. Znaczy, nie, chodzi mi od strony technicznej. Od strony technicznej pani skarbnik, pani się musi zgodzić, bo te kwoty wpłynęły. Te kwoty wpłynęły. Nie wpłynęło 1 200 000 z Urzędu Skarbowego z Dąbrowa. Nie, proszę pana, w tym roku wpłynęło 654. No oczywiście, ale to mówimy nie o roku kalendarzowym, tylko o roku, kiedy zaczął pan wójt urzędowanie i kiedy można było zaplanować sobie. I wpłynęły te pieniążki, wpłynęły. A jeszcze chciałam się zapytać, a z samochodu VAT odzyskaliście? Z Iveco? Nie, proszę pani, nie odzyskaliśmy, bo nie możemy odzyskać. To chwileczkę. A co pan wójt mówił, że ta taczka będzie kosztować tylko 25 tysięcy? Ja mówiłem, że jeżeli uda nam się odzyskać VAT, wtedy będzie kosztowało 25 tysięcy. No, proszę obejrzeć sobie nagranie. Pozwolę sobie to sprawdzić. A z tej inwestycji, bo też były takie bardzo twierdzące tony, że pani wójt uzyskała, bo mogła. A z inwestycji w woltaiki odzyskaliście VAT? Złożyliście papiery o odzyskanie VAT-u? Znaczy, tutaj nie da się odzyskania VAT-u. I tu nie można. Dlatego, że nie ma udziału gminy w tym, proszę pana, więc jak my możemy odzyskać VAT-u? Oczywiście indywidualni odbiorcy. Jaki indywidualnie, jak oni nie wpłacają VAT-u? Żadnego nie było, który jest na VAT-cie? Nie ma jeszcze takiej osoby, która by się zgłosiła o to. Ale nie są świadomi, proszę. A to ja tego nie wiem, nie mogę odpowiadać za odbiorcę. Tak mi się przypomina pierwszy rok, setki roku, kiedy byliśmy tacy brzydcy. Tacy nieładni, niekulturalni. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady w dniu dzisiejszym. Dziękuję za przybycie.